Co tu się stało? Sabian Swaina dostał. Jak to się stało? Na następną grę? No to teraz zobaczycie, dlaczego się banuje Swaina Sabianowi. Czekaj, Lennox, możesz powtórzyć? Czy już zaczęliście budzić papuga? Papug będzie... No tak, papug śpi akurat. Papug śpi? Ja dzwonię do niego, czekajcie. Ma jeszcze 50 minut. Mogę zagrać na innym koncie, czy muszę na entuzjaście grać? No możesz na innym, co? Dobra, zajebiście, to ZW, guys. Dlaczego? Pewnie może nie ma jakiegoś adekery. A tutaj gdzieś było napisane chyba, że... Może skina chciał po prostu, no. Ale nie, to było w formie żartu. No to dlatego, dlaczego nie przyszedł spytać o te konto? To entuzjasta na swoim main koncie grał, tam jest na tym... ono nie jest liście wszystko. Jego entuzjast... Jego konto entuzjasta to jest jego main konto, tak mówi zawsze, że najwięcej na nim gra. Inne konta no, chyba są... No wojowniku prawdy po prostu tryharduje, no. No. Tylko nawet nie wiem, czy wojownik prawdy to nie jest na EUW przypadkiem, ale nie wiem. No i zaraz wróci na koncie entuzjasta i powie, o kurde, zapomniałem, że jest na West. Tak. No, wojownik prawdy dołącza do pokoju. Jednak. Albo transfer zrobił, na 100%. Diament 1. Ach, ten entuzjasta. Tak startujemy z draftem, nie? Chyba, że Serafiny mu nie zazbanowali. I my po prostu chcemy swojego KDL auta jakiegoś czy coś. Nie. Chase, Wayne zostawiony, Serafina zostawiona. Co oni zbanowali? Może się tak mainów nie to dwie różne drużyny, co nie? Swain to Sabiel, a Serafin dla... Dlatego mnie to tak zastanawia, da? A Papuk stał. Cześć, Papuk. O, udało się obudzić. Parego. Ja sobie kolację robiłem. Nie było spane? Trochę było. Idziemy do komentatorki. Zobacz, biały, weszliśmy w końcu do meczu. O wiele szybciej niż wczoraj, bardzo miła niespodzianka. Słyszałem tutaj podczas, kiedy widownia ze sobą rozmawiała, że podziały się całkiem, ale to całkiem interesujące rzeczy podczas tego pierwszego draftu i że podobno Swain został sobie przepuszczony i że podobno trzeba będzie się bardzo, ale to bardzo mocno tego Swaina obawiać, ale to dopiero zobaczymy w grze, jak będzie to do końca wyglądało. Na razie dość standardowy draft, no ale teraz pojawia nam się Draven wyłączony, który no jest bardzo prostym pikiem na AD Carry i może lepiej wyciągnąć coś sprawdzonego, co fajnie się skaluje do późniejszej fazy gry. Co fajnie się skaluje do późniejszej fazy gry? No powiedzmy, że akurat królową skalowanie, jeżeli chodzi o AD Carry Jinx już została wykluczona, zawsze możemy wybrać sobie jeszcze Zeri, ja bym preferował raczej nie, ponieważ na marginesie i troszkę niszcząc manierę studyjną, żygam osobiście tym championem, ale jest jak jest. I zobacz, co ona się pojawia. Ostatnio też była wyciągana Sejuani i tutaj snajper sięga po nią od razu. Do tego dorzucona Morgana, czyli mamy znowu kontrolę tłumu. Pamiętam to z wczoraj, że ta kontrola nie za dobrze wyszła, a z drugiej strony dokładamy jak najwięcej obrażeń. Jak najwięcej wrażeń, to zobaczymy, czy znowu zobaczymy duet Morgana-Caitlyn, ponieważ wspomnieliśmy wczoraj, że ten duet jest bardzo mocny, bardzo opresyjny jest to bottom. Tylko, że okej, zadanie zostało spełnione w pewnym aspekcie, powiedzmy, bo ta Caitlyn zeszła dość nawciągana z linii, no ale oponent w pewnym momencie tak czy tak w końcu zorwał te parę zabójstw, no i już był w pewnym momencie maszyną nie do zatrzymania, jak się rozkręcił. Ale zobacz już w tym momencie. Masz Gwen, masz Xena, masz Niko, masz już tonę obrażeń i powinieneś sobie poradzić z jakąś Sejuani, powinieneś sobie poradzić z Kayle na górnej, najpewniej alei. I czy dołożysz jeszcze coś twardego do tej drużyny, czy będziesz leciał full obrażenia? Trzy bany w strzelcu, by the way, po stronie niebieskiej, Jinx, Akshan, Vayne, no całkiem, nie powiem. No ale wyłączasz tych strzelców licząc na to, że ktoś przypadkiem nie dołoży czegoś dobrego do Morgany i zapominasz o Caitlynce, która dalej może być wyciągnięta i o tym już mówiliśmy kilkukrotnie, ale pojawia nam się Yasuo.
Ja nam się słuchaj, szybka odpowiedź za pomocą Kajsa, tylko że będzie to Kajsa de Kery, no i faktycznie jest ten Swain, czyli to będzie Swain na midzie. Jak już zobaczyłem Kajsa, no to już na początku pierwszy tik, jaki mi się pojawił, że jest to AP Kajsa na midzie, która jest chodzącym działem typu Gustaw, ale nie tym razem. Nie tym razem, co akurat mnie bardzo cieszy, ponieważ AP Kajsa na midzie jest ohydna. Tak, widzieliśmy ją setki razy na drugiej ultralidze, widzieliśmy ją na nawet zawodowych, profesjonalnych meczach i ona niszczy oponentów, przejeżdża się po nich. Kiedy dostajesz skillka, który ma 3 sekundy cooldownu po 1200, 1600, to jest odrażające. No tutaj tego nie będziemy mieli raczej, chyba że rzeczywiście Vaxit, czyli Kamil, zdecyduje się na zagranie jeszcze pod AP, a wtedy będzie tak strong side bottom, że to jest niewiarygodne. No właśnie, ciekaw jestem dokładnie tego ustawiania, bo Serafin Morgana, Serafin na bocie widzieliśmy już wiele, ale to wiele razy, ale biorąc pod uwagę ustawienie, to teoretycznie nawet Yasuo mógłby się na tej dolnej alejce pojawić. Ale to... Tego wszystkiego dowiemy się podczas gry już za 3 minuty, także my was zostawiamy po to, żebyście sobie też przemyśleli ten wspaniały draft. Uzjadłem. No to dawaj, Yuki. Entuzjasta na Serafina. Znowu się tak spytam, poza to, kim gra i tak dalej, ale jeżeli chodzi o same piki, kto wygra? Tak w ciemno obstawiając. Same piki. Zobaczmy, Yasuo, Kayle, Serafin się naprawdę dobrze skalują w late game'a, gdzie Swain trochę odpada. Niko jest średnio mniej więcej przez całą grę, nie powinno odpaść, ale też nie będzie mocniejsza niż oni. Kai'Sa się fajnie skaluje, Xin odpada, Kwen się dobrze skaluje, więc myślę, że late game ostatecznie będzie dla drużyny czerwonej. Okej. Okay. Lennox, Bielito. W sensie, jak najbardziej w tym momencie katusze. No ten team jest bardzo, ale to bardzo mocny w early i mid game. Jeśli to wygrasz, to nie ma opcji, żeby Kayle dostakowała się do 16 poziomu, żeby Yasuo miał 0.11 power spike. No nie doskalujesz. Muszą szybko to skończyć, drużyna Awasuru. To jest podobna kwestia, jak mieliśmy, nie pamiętam, czy to było dzień wczorajszy, czy to był dzień przedwczorajszy, że drużyna ma zajebiście silny midgame, ale jeżeli w midgame tego nie skończy, to potem to przegrają. Z doświadczenia można już zauważyć, że większość gierek na tym poziomie kończy się przy 20, max do 30 minuty, więc zdecydowanie jest to możliwe, żeby skończyć wcześniej z takim team compem. Zobaczymy. Słuchaj Razer, a jak się skala Serafinka? Słucham? Czy Serafinka się dobrze skaluje? Tak, bardzo dobrze, na każdej linii. Czy na... Midzie czy na APKR? Na supporcie okay. Może trochę gorzej. Oni mają jakąkolwiek mechanikę, która by powstrzymała jej RK? Wydaje mi się, że nie. Mechanikę? Mają ult Xina. Oczyszczenie. No ale ult Xina chyba tego nie blokuje, tylko damage blokuje, no. Ja no, wydaje mi się, że blokuje. Aktualnie dobre pytanie. Wydaje mi się, że zablokuje tak jak w Usamiri czy u Midwall. Jakby bo tak no. Teraz patrzę na to wszystko... Nie blokuje. Nie blokuje? Nie blokuje. Ktoś blue screena dostał i komper startuje. No. Nice. W sensie, jeżeli chodzi o drużynę czerwoną, to nie widzę za dużo tych CC-ków. Boże, drużynę czerwoną. Drużynę, w której jest Kefiu, w sensie Gwen. Niebieska. No, oni mają tak naprawdę CC-k od Niko, CC-k od Swaina i to tyle. Ale CC-k od Swaina jest taki... A CC Niko jest na RC, jeżeli dobrze wleci z RK, no to dobra, spoko, może się tam coś większego zadziać. No ale RK Niko zajebiście łatwo zdodżować. To też prawda. Ale dużo grałem z Awasuru, to ja wiem, że on często gra te RK pod tylko i wyłącznie swojego flasha. Więc o tym też trzeba pamiętać, bo zazwyczaj tego nie można, nawet jak się widzisz, to ciężko to zdodżować już z flashem dla dystansu. W sumie to jeszcze Xin ma całkiem dobrego CC-ka. No ma podrzucenie, to prawda, dodatkowo odrzut. Bardziej mi właśnie o tą Merkę chodziło, to jest odrzucenie wszystkich centrum, a następnie stworzenie w środku teamfightu niezabijalnej osoby. Niby... Ale głupi Ray ma Xin Zao na tym tylko skinie. Z jednej strony Xin Zao nie ma zbytnio co robić w tej grze, tak mi się wydaje. Na najlepszego cel to możliwe, że będzie Yasuo w early. Sejuani raczej sobie z nim poradzi. Na Morgana nie powinien podejść.
Kaylee będzie raczej grała bezpiecznie, bo to Kaylee. To jest Serafinka na midzie i Yasuo na bocie? No, Serafin ma teleport, więc wątpię, że jest na bocie. Ale w sensie, nie, bo Klopp no, się ćwiczył tego Yasuo. Ale tak rozkminiam, czy on da radę na Sway i na Kai'Sa. Glob będzie miał przejebane trochę na tym bocie. Na przykład zauważcie, że Veigarem na bocie też się gra z teleportem. Okej. Zaraz się przekonamy pewnie. Ale generalnie pod względem teamfightów wydaje mi się, że wygrywa drużyna dolna. Teamfightów? No, pod względem teamfightów. Lepsze ustawienie do teamfightów, więcej obrażeń i tak dalej. Ciężko mi stwierdzić, obie drużyny są niesamowicie dobre w teamfightach. Jakby ja jestem tylko głupim Alistarem, który wybucha lane pod wieżę, więc ja nie wiem za dużo. Generalnie dolna drużyna ma a zabijalnego midlane'a. Bo sam grałem Morganą w diamencie, więc wiem, że tego nie da się zgankować, jak umiesz grać. Nie jest midlaner. Sushi gra na supporcie. Nie, Sushi na pewno gra na supporcie. To akurat prawda. Kurczę. Wysypało obserwatora. Bo ktoś dostał blue screena i generalnie cały tryb chyba jest resetowany, tak mi się wydaje. Nie, no bo skoro... Oni są w meczu z tego co widzę. Ale powiedziałeś, że ktoś komputer resetuje, tak? No. Ale to nie od tego zależy. No. Jeżeli weszli do meczu, to nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Jeśli kogoś na drugie by waliło, to wtedy jest anulowany po prostu. No to przepraszam. Mówię, jestem tylko głupiutkim Alistarem. Okej. Okay. No nic, to na razie życzymy obu drużynom. Miejmy nadzieję, że skończył to przed 30 minutą i Kale się nie dostakuje. Miejmy nadzieję. Chciałbym cokolwiek widzieć, chciałem móc w ogóle zaltabować. Już. Odpalam u siebie Spectator. Kibicuj lepszym. No ale mnie tam nie ma, nie narzutuję. A kto jest lepszy? O, dobra, weszło. Zobaczymy, czy zacznie ładować. Ile kefie ma Maes Gwen? Prawie 400 koła tam było. Ojej. Nic nie mogę nacisnąć. Za dobra, późno. Przechodzimy do meczu. Jesteśmy w meczu, jeszcze tylko pozmieniam ustawienia i mam nadzieję, że już będziemy mogli sobie ruszyć. No tak, poczekałem pewnie się 2 minuty jak zawsze na to. Ja, bo im dopiero ładowało. Przez to, że Sabiel wyrzucił. O, proszę. Powiedzmy, że zostawimy tak. Biały, czy ty już wszystko widzisz? Czy coś jeszcze jest do zmiany? Biały się widzi. Mój współkomentator oczywiście jest do zmiany. Ha! Żartuję oczywiście. Wszystko już jest dobrze zrobione. Wszystko jest na posterunku. Karabiny napite. Lecimy. Kolejna seria. Kolejna seria. To już jest 5. mecz i tutaj może się wydarzyć wszystko, a na razie widzimy tylko tyle, że ping Vaxyna jest bardzo, ale to bardzo wysoki. No jest wysoko, proszę Państwa, Vaxyn będzie skakał, no jest tutaj co najmniej 367 MS-a. Ale to jest w końcu spokojny mecz. Zazwyczaj było jakiekolwiek podejście na samym początku, żeby chociaż zobaczyć swojego przeciwnika, a tutaj każdy spokojnie ustawiony po to, żeby wyłapać cokolwiek i ewentualnie powstrzymać jakiegoś invade'a. No właśnie widzieliśmy w poprzednich meczach, że prawie za każdym razem było jakieś podejście, była próba jakiegoś inwajdowania, była próba jakiegoś wyłapania. Nie tym razem. Na razie pozycje statyczne, pozycje broniące. Nie ma absolutnie ani z jednej, ani z drugiej strony próby wejścia na przeciwnego buffa. I na spokojnie nam się ten mecz będzie rozkręcał. I w obydwóch mają bardzo dobrych MVP już wybieranych. Mieliśmy Pawę, czyli Awasuru, który pokazał się świetnie. No i nie można zapomnieć o entuzjaście, w tym momencie wojownik prawdy, który Tom Jinx po prostu wyjechał w przeciwników tak wielkim ciągnikiem, tak wielkim tirem, że był nie do powstrzymania. A w tym momencie wcięła się w Serafin i mam nadzieję, że też pokaże na niej jakieś sztuczki. Troszeczkę inny champion, ale tak wspomniałeś, entuzjasta na Jinx faktycznie był takim bardzo, ale to bardzo mocno rozpędzonym tirem. Serafin, troszeczkę inna postać, troszeczkę inna mechanika, troszeczkę inne zadanie.
z racji tego, że no nie polega tutaj to głównie na klikaniu prawego przycisku, także zobaczymy, jak ten zawodnik po zmianie playstyle'u, można powiedzieć, z racji tego, że z piekło takiego czempiona nie innego sobie poradzi. I zastanawiam się, jak to będzie wyglądało na Dolnej Alei, bo słyszeliśmy o Saviel, o jej Swainie. I czy rzeczywiście ten Swain zadziała, bo masz co prawda Kaisa na linii, która też na pewno dołoży dużo obrażeń, ale jest skontrowany od razu przez Morganę. Widzimy, że Black Shield działa doskonale i zapewnia bardzo dużą przeżywność na linii. No właśnie, tylko że mamy tutaj matchup Swaina w Morganę, tak? Także dwóch nieznośnych supportów, dwóch supportów, którzy będą skupiali się na obijaniu się na tej linii i próbę wyforsowania zadania obrażeń, to by nie mogę się wysłowić. Komentator, by the way, do czego piję? Piję do tego, że zarówno Swain, zarówno i Morgana mają ogromny potencjał na utrudnienie ci życia na linii. Tak samo jak teraz utrudnione życie na linii będzie miała ta Gwen, ponieważ jest w dość potężnych tarapatach. Raczej w nich była, ponieważ teraz została pogrzebana. W międzyczasie na bocie zużyty flash, zużyty exhaust. Też dzieje się akurat bardzo dużo. Wspominaliśmy o tym, że ten mecz był spokojny przez pierwsze minuty. Przez pierwszą minutę, może dwie. Teraz już lecimy na pełnej, ponieważ na midzie akcja wcale nie zwalnia. Kolejny flash już wypalony, tym razem już przez globa. No, Awasuru pokazuje się bardzo dobrze na środku. Wygrywasz jakiekolwiek trade z globem, wymuszasz na nim użycie flesza. Tylko to może ci zbyt dużo nie dać. I tak jesteś podatny na jakiekolwiek ganki od Sejuani. I w tym momencie Sniper próbuje złapać jak najwięcej kill participation tak naprawdę. Sejuani musi się poruszać, robić ganki, bo jeśli nie, będzie to wyglądało tak, jak ona była wcześniej spikowana. Jeden, dwa ganki na całą grę, a to i widzisz. On pojawia się wszędzie i ta Sejuani robi wrażenie. Robi wrażenie, tylko patrząc z drugiej strony, to trzeba pamiętać o tym, że z racji tego, że pojawia się tak często na tych liniach, będzie chciała pojawiać tak często na tych liniach, no to po drugiej stronie jest Xin, który za pomocą tego może z łatwością śledzić jej ruchy, trakować jej puffing i wybierać sobie, gdzie będzie chciał wejść, gdzie uważa, że będzie bezpiecznie, gdzie może wystawić się na jakiś counter gank. Także to jest, i tak są dwie strony medalu. Ale wygląda to dobrze w tym momencie w farmie, choć tutaj Kaczuś na Górnej Alei, Tom Kale troszeczkę się podciągnął za pomocą tego ganka od Sejuani, to Kefiu i tak jest w lepszym położeniu. Dalej może wywierać troszeczkę więcej presji. Pamiętajmy, że Kale musi się doskalować. To jest hyper carry, ale tylko po 16 poziomie. Jeśli złapiesz kilkanaście zabójstw wcześniej, no to byłoby fajnie. A jeśli nie, to ta gierka będzie powolna i trwała naprawdę długo. Jasne, Kale taki Kasadin, tylko troszeczkę inny, bardziej zasięgowy bym powiedział. Gwen, bardzo duże obrażenia zarówno w early, jak i w mid-game. W lecie zresztą też w sumie nie odpada jakoś mocno, ale główną rolą Gwen właśnie byłoby dociśnięcie Kale, zgnojenie jej, można powiedzieć, na tej linii, żeby ten proces skalowania i dofarmiania swoich itemów miał opóźniony jak najbardziej się tylko da. A jak na razie, to widzimy, że nawet Kale wygrywa na DCS. Nic nieznacząca przewaga, można powiedzieć, ale wciąż. No i ta przewaga raczej rosnąć nie będzie, bo też Gwen zaraz po ganku miała troszeczkę mniej tej farmy, teraz będzie nadrabiać. A mnie ciekawi, co się będzie działo między junglerami. Bo Mimi, czyli chmurka, może troszeczkę lepiej wyglądać, ale jeszcze nie widzimy tych ganków, widzimy jakieś przejmowanie pomniejszych kampów i widzimy, że Yasuo upada powoli na linii, ale on przeżywa jednak. Nie do końca, nie do końca. Sejuani z Ekusu jest tutaj na posterunku, chce ratować swojego minera, co się akurat udaje. Co prawda leci za fragiem, ale ten frag może się tutaj nie wydarzyć. Xin też na posterunku, jemu też udało się swojego midlanera wyratować blisko z jednej, blisko z drugiej strony. Niestety dla jednej, jak i dla drugiej drużyny nie padło tutaj żadne zabójstwo na środkowej alejce. Ale czy przypadkiem na Dolnej nie będziemy mieli jakiegoś, ponieważ Sushi ma jeszcze swojego flesza, ale zapowiada się na to, że dokładnie będzie musiała go użyć już bardzo, ale to bardzo niedługo, biorąc pod uwagę, jak niski stan zdrowia ma tutaj ta zawodniczka, a Vaxit, z racji tego, że gra Kaisą, ten execute damage na pasywce mógł być tutaj potworny. I widzisz, mamy delikatne wymiany na każdej linii. Zostaje zawodnikom po 100 punktów życia i muszą się wycofać do bazy, ale to nie przyspiesza nam gry, to ją tylko spowalnia. A chcemy, żeby tutaj ta gra nabierała tempa, nabierała energii i żeby tutaj sypały się fragi, bo ostatnie dwa dni, powiem szczerze, do tego nas przyzwyczaiły.
przyzwyczaiły nas gry bardzo szybkie. Gry bardzo dynamiczne, działo się w nich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Jak na razie mamy 1-0, 7 minuta. Tylko, że wczoraj też już był taki mecz, gdzie było spokojnie, było jakieś tam 2-0, jakieś 8-9 minuty, a potem nagle 13 było tych fragów już 15. I chyba właśnie zbliżamy się do tego kolejnego zabójstwa, ponieważ Glob jest w opłakanej sytuacji i Glob teraz może przez jakieś jeszcze 14-12 sekund popatrzeć sobie, ale tylko przez szarość swojego ekranu na środkową alejkę. I Awasuru z pierwszym zabójstwem, podwójna farma, to wygląda bardzo, to bardzo dobrze na środkowej alei. I tutaj Glob nie ma jak stawiać oporu, nawet jeśli dostanie 1, 2, 3 ganki od Sejuani, to w tym momencie to nie da zbyt wiele. Jesteś do przodu, dwa poziomy, jesteś do przodu, tonę złota, zobaczmy w tym momencie jak to wygląda, to jest 1000 złota do przodu. Możesz to zainwestować w naprawdę dobre przedmioty i przede wszystkim pozwolić sobie na zejście na dolną aleję, która będzie miała za chwilę świetne ganki. Masz wyłapanie od Swaina, który upada bardzo szybko, no i całkowicie nam się sytuacja odwraca. Ładne skombione, przyznaję. Jeżeli chodzi właśnie o taką przewagę goldową, to taka dostrzegalna i znacząca jest właśnie na tej środkowej lejce. Na innych nie jest to aż tak zauważalne. No nie licząc tutaj oczywiście Bojemika, prawdę mówię, entuzjaście, który przed chwilą przytulił kolejne zabójstwo i teraz zrobił to po raz kolejny. Tylko, że są te dwie strony medalu i Vaxit zgarnia double killa. Czy to było takie worth? No to tu już by można dyskutować. I chcieliśmy rozpędzonego meczu? Mamy rozpędzony mecz. Po dwa zabójstwa dla Adekery, Apekery. To wygląda świetnie. Tylko zacznijmy się poruszać po mapie, zacznijmy brać jakieś obiektywy, bo tego mi troszeczkę brakowało. Czemu jeszcze nie jest podejmowany smog? Bo ten smog mógłby się bardzo, ale to bardzo szybko tutaj pojawić. I chciałbym, żeby były zgarniane jeszcze szybciej. Sin może go robić w tym momencie, nawet jeśli nie posiada jeszcze mitycznego przedmiotu. Jakie smoki, jakie obiektywy, wariacie, co się w LCS-ki bawisz, co ty, jedziemy, 3 do 3, 9 minuta, w międzyczasie Glob bardzo, bardzo mocno obijany na tej środkowej alejce Awasuru, widać tutaj tą przewagę, co prawda jest Lost Chapter tylko, że kolejny plate został tutaj wzięty przez tego zawodnika, te zakupy, które on zrobi po cofnięciu się do bazy, co akurat może zostać delikatnie przyspieszone z racji tego, że widzimy, że Zekusu już odwiedza środkową alejkę, ale Awasuru wcale nie chce poddać się bez walki, niestety, ultimate nie trafiony, ale ku, już trafił swój cel. Glob z drugą wywrotką na swoim koncie. Awasuru może mieć tutaj problemy, chyba że znowu zostanie wyratowany przez swojego żaglera i to też się dzieje. Awasury znowu wychodzi bez szwanku ze środkowej alejki. A! Też nie wspomnieliśmy o tym, to też się oczywiście przed chwilą pojawiło. Mamy 9 minut, no 10. A Vaxit wraca z całym krakenem na dolną aleję. To jest masakra. I ten kraken będzie na pewno dużym problemem. Co prawda nie masz jeszcze kogo dawać aż tak dużo tych nieuchronnych obrażeń. Możesz czekać na jakieś walki właśnie na smoku, gdzie znajdziesz Sejuani, która już jest taką gąbką na obrażenia, ale potrzebujesz do tego jeszcze może jakiegoś zejścia stopa. Widzimy, że Kaylee już wykorzystała teleport, ale Kefiu jeszcze ma go dostępnego, on troszeczkę obrywa. Jakby złapał fraga bądź dwa tutaj, to by mógł odwrócić całkowicie grę. Flesz za flesza, Glob użył tutaj, żeby jakoś szybciej docisnąć Mimi, ale Mimi nie pozostał dłużny i też szybko wymeldował się z tych tarapatów. I widzieliśmy, podejście pod smoka i znowu bez jakichkolwiek większych szans, żeby go przejąć. Dalej boimy się Awasuru, boimy się Vaxida, boimy się tych obrażeń, które oni w tym momencie posiadają, ale myślę, że na spokojnie Sushi razem z entuzjastą będą mogli tutaj podejść, zaczekać może na swojego junglera i dobić tą dolną aleję, zgarnąć w końcu plejty, a nawet może pokusić się o pierwszą wieżę. Zobaczymy, czy akurat faktycznie jednak będzie 4 do 3. Przewaga w złocie też nie jest jakaś miażdżąca, jeżeli chodzi o obie drużyny. Dzieje się tutaj dużo, ale po jednej i po drugiej stronie pojawiają się problemy. Po stronie niebieskiej są to dwa. Jest to oczywiście Niko, jest to Kai'Sa, które są bardzo do przodu względem swoich oponentów, choć w sumie tak nie do końca, ponieważ jednakże wojownik prawdy entuzjasta ma tutaj te 105 CS, 25 CS, 26 CS więcej, ale nie będę o tym dyskutował, nie będę o tym dywagował, ponieważ mamy teamfight właśnie na smoku. Smok co prawda wzięty przez różne czerwoną, tylko że Sushi już nie przeżyła nam tej walki i zapowiada się na to, że to będzie kolejny double kill dla Vaxida. Nie wygląda to dobrze dla różne czerwony, jasne, smok wzięty, ale double kill oddany dla bardzo, ale to bardzo niebezpiecznego zawodnika, dla AD Carry, jakim jest Vaxy, który w 10 minucie wrócił z krakenem na linię. I ta śnieżka, ten efekt kuli śnieżnej to nie będzie efekt kuli śnieżnej, tylko efekt lawiny.
To będzie budynek, który zawala cię na głowę. Taki wieżowiec przynajmniej 12 pięter, bo 4-0 Kajca ma takie możliwości. I widzisz jeszcze Awasuru, gdzie 2-0 jest nawałnica Luden, to zapowiada się dobrze, ale musisz się mieć na baczności, bo glob jest coraz bliżej Power Spike'u 0-11. O, Power Spike'u 0-11, no dobra, no brakuje tam jeszcze 8 śmierci, jeżeli o tego zawodnika chodzi, ale na to i tak trzeba będzie poczekać. 35 CS-ów, nie wygląda to dobrze na tej środkowej alejce, wręcz powiedział, że wygląda to tragicznie, ale czy w akcji będzie wyglądał tragicznie? Na pewno z zagrobu tak będzie, jest to oddany za darmo szatną, chytry traci dwa razy. On zgarnął tutaj bardzo dużo pieniędzy i on powinien się wycofać, nie zrobił tego. I tym razem ten entuzjasta zgarnia podwójne zabójstwo. Podwójne zabójstwo, ale czy widziałeś, jaki shutdown wpadł? To jest dodatkowe 400 zł w całej tej wymiany na dolnej alei, gdzie nie poszło to może perfekcyjnie, ale i tak dużo z tego wyciągnąłeś. To jest 1000 zł do przodu dla apekery. I to entuzjasta, który się rozpędza, to jest strasznie groźne. Waxy co prawda 4-1, ale czy on będzie mógł się czuć tak naprawdę bezpiecznie w teamfajcie? Dalej, Kajsa jest adekery, który musi podejść, ewentualnie agresywnie wejść po prostu do teamfightu. A tutaj entuzjasta, który będzie mógł sobie klikać po prostu losowe guziczki w klawiaturze, pewnie będzie się czuł troszeczkę lepiej. No właśnie, Kajsa jest jeden z tych adekery, którzy są bardziej CQC, tak? To nie jest Caitlyn, która ma ponad 600 zasięgu. Tutaj trzeba podejść, zresztą sama Erka skupiona jest też na tym, żeby do przeciwnika przedaszować i zrobić jakieś agresywne wejście. I takie agresywne wejście widzimy też w okolicach środkowej Aliki, gdzie Sushi próbowała coś zrobić, ale też próbowała uciekać. Tylko, że próba tej ucieczki niestety skończyła się fiaskiem. A czy fiaskiem skończy się dalej ta walka? Dla Globa prawdopodobnie tak, ponieważ tych obrażeń od Awasuru razem z nimi jest zwyczajnie za dużo. Mili, o, jakiś 1-2% KP, jeszcze udaje mu się stąd wyjść, ale Zekusu wcale nie chce składać tej broni, no ale raczej zostanie do tego zmuszony, ponieważ Awasuru jest siłą, z którą trzeba się liczyć. I obawiam się, że jeszcze entuzjasta może troszeczkę złapać na tej dolnej alei, ale Waxed też jest czujny i wyłapuje te pojedyncze zabójstwa. Widzimy teraz górną aleję. 40 creepów do przodu jest Kayle. To robi się przerażające, to robi się chore. Nie możesz pozostawiać top lanera, który musi się skalować, żeby mógł to robić zwyczajnie za darmo. To tak jak zostawić Nasusa, żeby łapał sobie staki przez jakieś 15-20 minut. To nie jest dobry pomysł, bo później on po prostu wjedzie i cię w szamie na raz. I ta Kayle w połączeniu z Seraphim, z entuzjastą, który już w tym momencie jest bardzo groźny, może bardzo szybko ukrócić szansę na zwycięstwo drużyny niebieskiej. Zobaczcie, Dump Blizzard na Kayle poziom 11, to już stwarza bardzo duże zagrożenie. Zegar tyka do 16, jeszcze tych pięciu poziomów brakuje, żeby faktycznie Kayle dostała tego swojego prawdziwego, ostatecznego Power Spike'a. Riftmaker zakupiony już przez tego zawodnika Berserki, tak samo zakładam, że nasz Ortów będzie następnym itemem przez niego składany. W międzyczasie obrażenia entuzjasty. O, robię obrażenie! No wypadałoby dokupić Merkuriale, żeby troszeczkę dobić sobie odporności na magię, żeby nie dostawać aż tak potężnego harasu. Grasz w końcu na dwóch dobrych apeków na dolnej alei, możesz sobie pozwolić na dokupienie kilku takich defensywniejszych przedmiotów. Chyba, że jeszcze będziesz próbował podejść na jakiegoś dive'a na dolną linię, tylko tutaj może być bardzo groźnie. No dobra, tutaj mamy akurat dwóch zawodników na siebie, którzy są mocno nafidowani, ale zobaczymy, jak to się tam dalej rozwinie. Złapany w ultimate zostaje Mimi, ale udaje mu się z tego jeszcze uciec, ale to drużyna czerwona będzie w natarciu, tylko że tutaj Awasuru może ich całkiem skutecznie wystrzelać do spółki z Waxydem, co akurat Waxydowi na chwilę obecną się udaje. Zapowiada się na to, że to będzie już trzecie, dokładnie tak, podwójne zabójstwo dla tego zawodnika. 7-1 Kajsa, to nie wróży dobrze. Tak, tylko zobacz na farmę. 30 farmy przewagi na konto entuzjasty. No i 30 creepów to tak naprawdę są dwa zabójstwa. I wychodzi nam to bardzo, ale bardzo na równo. No ta jedna asysta troszeczkę ratuje Waxeda, że miał więcej golda. Tutaj pojawia się Awasuru i morduje Kayle na górnej alei. Niespodzianka, nie spodziewał się najwidoczniej teleportu, a tam był wart, ten teleport można było zauważyć, choć dobra, sam się przyznaję, biorąc pod uwagę, że tutaj jest to troszkę mniejszy ekran niż do którego jestem przyzwyczajony, jeżeli chodzi o komentatorkę, że sam nie zauważyłem dokładnie tego teleportu, aż nie było za późno. No, nikt się nie spodziewa teleportu od tyłu, takiej
tak zwanej firmóweczki, ale w międzyczasie... To była odwrócona firmóweczka! No Vaxyd z kolejnym zabójstwem do tego już nas przyzwyczaił i oby taka forma cały czas towarzyszyła mu przez calutki turniej. Ale w tym momencie może zobaczymy tą walkę, która przysporzy dużo więcej problemów entuzjaście. A 14-6, ładnie zagrane to combo z Sejuani tutaj i właśnie Awasuru nawet nie dał rady odpalić do końca swojego ultimate'a. Jest to podwójne zabójstwo dla Zekusu, trochę szkoda, ponieważ to nie do Sejuani powinny te fragi trafiać, no ale darowanemu koniowi nie patrzę się w zęby, no i 0-11 power spike'u już nie oświadczymy. 1-12? Jeszcze jak najbardziej. I troszeczkę się obawiałem, że to może nie wyjść, ale tutaj brakowało wizji i entuzjasta tym czarmem zrobił teamfight. Kiedy przejeżdżasz 2-3 osoby, to wiesz, że coś się wydarzy. I też w końcu konkretne zejście od Kaczusia. Kayle powinna schodzić czasami z tej linii, nawet żeby pomóc swoją drużynę, a to co powiedziałeś, że Sejuani nie powinna łapać fragów, tak zgodzę się, ale to zawsze troszkę pomoże. Chcesz mieć w końcu ten frontlane, no i przede wszystkim Glob w tym momencie zyskuje pierwsze zabójstwo i to może być wcześniejsze power spike'owanie. Jasne, co do tej Sejuani to też się zgodzę, bo dobra, te dwa fragi wpadły do Seju, co sprawia, że będzie trochę bardziej tankowata, dłużej wytrzyma, więc Kayle na przykład będzie mogła o wiele dłużej czuć się bezpieczna w walce, także ma to swoje plusy dodatnie, ma to swoje plusy ujemne. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. 14-9, przewaga 1000 złota na konto drużyny niebieskiej. Nie jest to wcale jakoś tak super dużo, biorąc pod uwagę, jaką przewagę mieli też wcześniej, a było 14-6, 14-9. Wcale tego złota nie jest jakoś tak super dużo na ich konto. Jeśli cały czas zabijasz się, łapiesz jakieś dziwne shutdowny, to złoto będzie dość specyficznie wyglądało. W tym momencie Xin troszeczkę domykany, dołącza do niego na szczęście Niko i jeśli uda im się przenieść tego Heralda, to bardzo dobrze, na pewno go wykorzystają w odpowiedni sposób, ale zostają zamykani. Zostają zamykani, złapany zostaje Mimi przez Zekusu, w międzyczasie Dumbledore bardzo mocno obijany, ale Killer Instinct jest dostępny i jak na razie Vaxyd te walki wygrywa, odpalony ultimate od Awasuru, tym razem udało się dogastować to do końca, no i teraz to drużyna niebieska wiedzie prym, 3 zabójstwa, 2 przy Heraldzie, 1 na dolnej alejce i nie wygląda teraz to znowuż dobrze dla graczy z drużyny czerwonej. Kayle na chwilę obecną przegrywa jeszcze pojedynki z Kaizą, ale to i tak będzie kwestia czasu, to i tak trzeba to doskalować. Kayle i tak będzie useful. Tylko to jest też to, o czym my rozmawialiśmy. Jeżeli ta gra nie zostanie domknięta w jakimś midgame'ie, późniejszym midgame'ie i zacznie wchodzić w late'a wtedy, kiedy Kayle doskaluje, wtedy, kiedy Sejuani już nie będzie dało się zabić, no to ja nie wróżę tej świetlanej przyszłości. Ale na chwilę obecną, niebieskim, wychodzi to całkiem nieźle. Że mogą faktycznie to zamknąć i nie pozwolić Kayle się doskalować do tego swojego ostatecznego power spike'u. Jest na to szansa, tylko że musisz znaleźć sposób na wyłączenie entuzjasty, na wyłączenie do tego Sejuani i może wzięcie Barona na Shora i z tym błogosławieństwem przejdziesz sobie środkową aleją, przejdziesz dolną aleją. Nieważne, którą linię wybierzesz, będziesz chciał jak najwięcej spuszować, przynajmniej zabrać inhibitor, nawet dwa i w tym momencie możesz domykać gierkę, choć tutaj nie ma aż tak dużej różnicy w złocie. To jest 3000, to jest jeden przedmiot gdzieś rozłożony pomiędzy 5 graczy. I chciałbym teraz zobaczyć w końcu zgrupowanie i teamfighty, a nie pojedyncze wyłapania. Pojedyncze wyłapania pojedynczymi wyłapywaniami oczywiście. Widzieliśmy w tej grze ich bardzo, ale to bardzo dużo. Mamy więcej, że ten frag na minutę, co jest no huge, jakby nie patrzeć. 9-1 jest Vaxyd. Ma połowę fragów ze swojej drużyny. Ten zawodnik jest bardzo niebezpieczny. Muramama jeszcze kawałek. Manamume jest stakowane już wcale nie tak daleko. Będziemy mogli siadać Kajsy z bardzo ważnym itemem dla tej postaci. Entuzjasta już cały... Ustały mityk oczywiście, złożony drugi przedmiot oraz buty tak samo dołożone, widzieliśmy te obrażenia też robią całkiem niezłe wrażenie, także teamfightowo, tak jak to widzieliśmy parę minut wcześniej przy Drake'u, dokładnie przy tym blue buffie, może być grubo, może być gęsto i może być ciasno.
Ale tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem tego meczu, drużyna czerwona może bardzo prosto doskalować i to będzie tragedia. Jeśli UW Cutgers przeżyją jeszcze jakieś 7-10 minut, to mogą całkowicie odwrócić tą grę i Katusze nie będą mieli jak tego odzyskać. Na ten moment dobrze jest myślane, jak przejąć chociaż tego smoka i ten smok pewnie zapewni im troszeczkę więcej wartości niż takie pojedyncze zabójstwa. Grob w międzyczasie pojedynkuje się z Kafiu, tylko że nie ma z nim absolutnie najmniejszych szans. Drugi smok przejęty dla niebieskich. Oceaniczny, właśnie też o tym nie powiedzieliśmy, że jest to dusza oceaniczna, świetna zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. Jak na razie niebiescy wiodą tutaj prym. Przewaga, tak jak powiedziałeś, tych 3000 sztuk złota. To złoto i tak jest głównie ulokowane właśnie w Vaxydzie. Tylko że, no właśnie, Vaxyd jest przepotężny. Tylko oj, nietrafiony ultimate entuzjasty, który... mógł i może kosztować go życie, tak jak się spodziewałem właśnie. Wracając do wywodu, to złoto jest ulokowane w Vaxydzie. On jest potężny, to jest fakt, nie opinia. Tylko że potem pojawia się problem, jeżeli Vaxyd zginie, bo jeżeli Vaxyd zginie, to tych obrażeń może zabraknąć. Jasne, Awasuru też jest przepotężny, tylko że Awasuru musi być w samym środku fajtu, od Awasuru mogą uciec jakoś. I Awasuru, jeżeli nie trafi swoim ultimate'em, a Vaxyd będzie martwy, to walka jest po prostu przegrana. No ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, że te teamfighty będą wyglądały w dość specyficzny sposób i Vaxyda nie udało się złapać. Sejuani próbuje być dobita i na szczęście ten Black Shield ratuje ją z opresji. No i widzisz, te teamfighty już wyglądają dość dziwnie, choć dalej drużyna niebieska przez to, że ma delikatną przewagę w złocie, może sobie pozwolić na troszeczkę dociśnięcie oponentów i nawet zbieranie kilku lin. W tym momencie Kefiu pozostawiony na górze, on się musi dofarmić, bo troszeczkę odstaje od swojej drużyny. Nawet Mimi, nawet ten Xin, który ma 0-2, on jest cały czas z drużyną. Saviel też zadaje ogromne obrażenia, to dalej jest Swain. I musisz docisnąć jak najwięcej, żeby to Gwen złapała zabójstwa, złapała jakieś creepy, bo widzimy, jak Kaczuś sobie radzi. 190 farmy to jest więcej niż... przeciwnicy, więc może być delikatny problem. Ale ta walka w pewnym kontekście też jest całkiem niezła dla czerwonych. Jasne, stracili tą tier 2, stracili zawodnika. Tylko doprowadzili do zużycia klęsa oraz flesza przez Vaxyda. Zekusu też za chwilę już będzie miał swojego ultimate'a. Także następna walka, jeżeli się uda, trafiasz ultimate Vaxyda, ten zawodnik jest martwy. Także to i tak jest huge dla nich, jeżeli będą umieli to wykorzystać. Będzie na to szansa, ale... Vaxyd dostakuje Manamune i to już za niedługo. To zostało 75 staków do dobicia. To jest chwila, moment i gotowe. I wtedy obrażenia będą się sypać, choć uważam, że drużyna niebieska mogłaby skorzystać z jakiegoś tanka. Kogoś, kto mógłby wejść na ten frontlane i zainicjować, bo tutaj nie ma bardzo możliwości. Albo wchodzisz i liczysz, że przeciwnicy nie zareagują, albo dzieje się totalna pepega i możesz stracić tą gierkę. Ale na ten moment to się nie zapowiada, bo jest podejście pod barona Nashora. Na baronie to widzieliśmy już akurat bardzo fajne sytuacje. Przypominam, że jeden baron został zestylowany przez Morganę za pomocą jej maski. Co prawda jest tutaj Morgana, ale bez maski. Cały czas jednakże jakaś próba styla może się wydarzyć, ale raczej nie w wypadku, kiedy Awasuru trafia ultimate'em trzech zawodników drużyny przeciwnej. Co prawda entuzjasta też nie tutaj próbuje, ten ultimate też został całkiem nieźle zagrany. Kefim już nie żyje, ale zobacz, jak wysypali się reszta drużyny, reszta zawodników, jeżeli chodzi o stronę czerwoną. Walka 5-1 i za barona. Tak jak mówiłem, biały, brakuje tego frontlane'u, ale Gwen powiedziała, dobra, to ja się poświęcę, ja będę tym frontlane'em. I wystarczył ci Vaxyd i Awasuru. Oni ci wystarczyli, żeby zadać obrażeń. W międzyczasie Savel razem z Xinem wyciągnęli barona Nashora i to jest właśnie to, czego oni potrzebowali, żeby domknąć tą grę. To było aż tak proste. W tym momencie dobijasz Nexus i meldujesz się z wygraną na swoim koncie. Awasuru zadał miliard obrażeń w tej walce. Trafił trzech zawodników drużyny przeciwnej za pomocą swojego ultimate'a, wprowadził niesamowity popłoch i wygrało to po prostu tę walkę, tak? Każdy z zawodników zrobił to, co miał zrobić, co oczywiście się udało. Zabezpieczone drugie zabójstwo tutaj na koncie Globa i nawet już drugie, dwóch zawodników drużyny niebieskiej się wysypało i ta gra jeszcze potrwa. Oni jej nie skończą. Czerwoni broni nie składają. Będą walczyli do ostatniej kropli krwi.
I tutaj właśnie się, że tak to ujmę, Odia nie pawliło, bo mogłeś na spokojnie skończyć tą grę i nie martwić się o jakiekolwiek zagrania. A teraz masz otwarty Nexus i nie za bardzo masz do czego podejść. Może Bounty Tier 1 nam idzie. Może ten smok, który się zrespi za kilka sekund. Może to cię uratuje, tylko czym chcesz walczyć? Tak naprawdę tylko entuzjasta ma obrażenia i gdzieś rzeczywiście liczysz na to, że Sejuani wyciągnie jakiegoś Miracle Ulta. Może uratować? Może, jak najbardziej. Oczywiście poleciały tam shutdowny, poleciało tam bardzo dużo pieniędzy, a zegar już prawie dzwoni. 15 poziom na koncie Dump Blizzarda, który w międzyczasie zajmuje się drugim smokiem, przepraszam bardzo, dla swojej drużyny. Entuzjasta w międzyczasie próbuje złapać Awasuru, co mu się niestety dla tego zawodnika i jego drużyny nie udaje. Ten smok może być tutaj... Jest waksy! No właśnie, no właśnie. Miałem mówić, że ten smok jest tutaj ryzykowny. Spodziewałem się, że będzie taka możliwość, że ktoś spróbuje go ukraść. Nie spodziewałem się, że to akurat przypadnie Waksydowi. No i jest to trzeci smok, drugi oceaniczny na konto niebieskich i czerwoni znowu mogą mieć problem. Zegar jeszcze nie zadzwonił, ten 15 poziom cały czas jest jakaś próba tutaj bullyingu ze strony Zekusu, tylko że trzeba będzie też ratować Globa, tylko że Globa nie będzie dało się wyratować Awasuru, wchodzi do przodu, ozłocony, ale ultimate nietrafiony, shutdown dla Susy, dla Morgany, to akurat nie jest dobre, mamy tutaj ogromną zadymę na tej dolnej alejce, sypią się ultimate'y, sypią się trupy, sypie się, tak można powiedzieć, naprawdę wszystko, ponieważ niebieskim, jeżeli dalej tak będzie wyglądać, to ta gra zaczyna się wymykać spod kontroli, jasne, smog został przejęty, ale to wciąż nie jest Soul. A sądzę, że po tej walce Lizard i po zgarnięciu tej fali będziesz miał na tyle doświadczenia, żeby ten 16 level bić i wtedy też pojawiły się całkiem spore problemy, a widzieliśmy, że te problemy teraz i tak już się pojawiły, a one będą tylko większe, jeżeli dalej tak będzie wyglądało. I o to się właśnie obawiałem, że ta Kayle da radę doskalować. Masz Little Tempo, masz swojego ulta w teamfajcie, masz genialną pozycję, entuzjasta, który dokłada tonę obrażeń i dokłada ci jeszcze jakieś shieldy, ceceki. No to jest to, co wygrywa ci gierki. Nawet jeśli Glob troszeczkę w tym meczu nie domaga, nawet jeśli Sushi nie może wyciągnąć jakiejś dobrej klatki, to możesz sobie pozwolić na granie dalej w komputer. Prawie że 300 farmy w tym momencie entuzjasta. On na trzech przedmiotach i dołożona do tego Magi'ka. Buty już dawno złożone, 30 minuta i tak jak mówiłem, jeśli ten mecz będzie trwał 7-10 minut, to jest szansa, że drużyna czerwona całkowicie zmiecie przeciwników i UW Cutgers mogą to oczywiście odbić, jeśli tylko będą grali dalej w taki sam sposób. Bo bardzo ważnym atutem niebieskich jest właśnie Awasuru, tak? Ze swoim ultimate'em. Jeżeli on zostanie trafiony w taki fenomenalny sposób jak na Baronie, to gra jest skończona. Ale jeżeli ten ultimate zostanie trafiony, załóżmy, tylko w Sejuani, albo nawet w nikogo, to już bardzo ważnego źródła obrażeń, źródła efektów tłumu drużyna niebieska posiadać nie będzie. A za pomocą tego mogą kończyć te walki szybko, bo to jest miliard obrażeń, bardzo duży popłok wprowadzony w szeregach drużyny przeciwnej. A właśnie czerwoni te dłuższe walki będą preferowali ze względu na Dump Blizzarda. No ten Ultimates troszeczkę do poprawy, ale obrażenia... Obrażenia nie bawi w jakiejś rzeczy. Obrażenia są nie do poprawy, obrażenia są do znerwienia. Entuzjasta tutaj na furany, można powiedzieć, no ale 13 staków na Medżajce teraz też już jest posiadanych przez tego zawodnika. Ale wracając, właśnie te dłuższe walki będą dla nich bardzo, ale to bardzo optymalne ze względu na Kayle, która z tym Lethal Tempo, z tym nastagowaniem się będzie mogła prowadzić tutaj jeszcze z Riftmakerem, to już w ogóle. Te dłuższe walki to jest to, czego oni chcą. Jasne, Waxy też tutaj ściąga z tego benefity, im bardziej ubici przeciwnicy, tym więcej, im dłużej też trwa walka, tym więcej staków plazmy może nałożyć, tym szybciej detonować te pasywki, tym więcej obrażeń zadawać, ale Kayle wygląda tutaj zdecydowanie lepiej, jeżeli o to chodzi. No, ale dokładasz dopiero trzeci przedmiot, gdzie tak naprawdę Waxit mógłby powoli myśleć o dokładaniu zoni. Na razie jest to płocz, cztery przedmioty, no to jest huge i już są problemy z zabiciem takiej Sejuani. Świnia na 3,5 życia. No nie masz sobie równych, nie masz jak tego zabić. Nawet ta plazma, nawet te obrażenia procentowe mogą nie uspawać tak twardego targetu, a to on zazwyczaj zaczyna wszystkie walki. I pojawia nam się Baron Nashor i tutaj drużyna czerwona jest w genialnej pozycji, żeby go przejąć, ale
Oj, zobacz, jak są tam na stakowanie, już myślałem, że Awasuru będzie tam wchodził jak najbardziej, się tylko tam miał flesza, mógł coś spróbować, ta ultimate trafiony w dwóch zawodników, klęs użyty przez Vaxida, on wie, że może być tutaj w całkiem języku tarapatach, ultimate tak samo zużyty już przez Blizzardą, chce się w tej walce właśnie, tak powiedziałem wcześniej, utrzymać jak najdłużej, jeszcze ozłocony, on cały czas tę walkę przedłuża i zobacz, on w tej walce wcale jakoś super dużo nie zrobił, prócz tego, że użył swojego ultimate, to ozłocił się, a i tak zrobił bardzo dużo z racji tego, że tę walkę wydłużył, ale że wydłuży tę walkę na tyle, żeby dało się ją wygrać najwidoczniej, tak? Ponieważ Awasury już tylko jest tutaj ostatni na placu boju, jeżeli chodzi o swoją drużynę. Zekusy próbuje gonić z fleszem, nietrafiony akurat ta zimowa szarża, ale on chyba nie będzie musiał zostać trafiona, ponieważ ten stun jeszcze w las. Ale entuzjasta w międzyczasie dostał jeszcze tym ostatnim screenshotem. No teamfight na konto czerwonych, bardzo ładnie od Lizarda. Widziałem, że niebieski na tym, żeby go z tej walki jak najszybciej wyeliminować. Tylko, że ciężko wyeliminować gracza, który przez około 5 sekund w tej walce jest po prostu nieśmiertelny. Tak, to było bardzo trudne. Masz interwencję, masz do tego twoją klepsy Drezoni. Siedzisz i przeciwnicy panikują. W tym momencie nie ma jak cię zaatakować i przeciwnicy głupieją. Tutaj Vaxit znowu bardzo głębokie wejście. I to jest ten problem. Nie masz front lane'u, a szukasz agresywnych wejść. Czy to Kai'Sa'a, czy to Niko, lubisz close range. I nie ma kto ci zapewnić bezpieczeństwa. Nie grasz supporta, który cię piluje. Grasz typowego agresywnego Swaina. I to nie wychodzi zbyt dobrze. Tutaj też brakowało Kefiu w tym teamfight. Jakby on się pojawił nawet 5 sekund wcześniej, to by mógł odwrócić tą grę. Ale dalej drużyna niebieska ma szansę. Oni jeszcze nie stracili aż tak dużo. Pojawia się następny smok. A co za tym idzie? Dusza. No właśnie, to są trzy oceaniczne smoki przejęte, to jest dusza oceaniczna, co jest huge dla niebieskich i huge może też być to, że akurat entuzjasta swoim ultimatem nie trafił, ale widzę, że absolutnie czerwoni się nie przejmują, będą chcieli iść dalej i ultimate od Zekusu trafiony i ultimate od niego wcale go nie wyratuje. Ten ultimate od Blizzarda tutaj, no niepotrzebny, taki delikatny panika gaming nawet bym powiedział, tylko że to będzie darmowy Baron. To będzie darmowy Baron, jeśli dalej tak pójdzie. Pamiętajmy, że jeszcze Vaxit żyje, ale patrząc na to, jak drużyna czerwona podchodzi, to może być delikatny problem. Awasuru może jeszcze podejść i dorzucić troszeczkę obrażeń i to właśnie się dzieje. Tu tych obrażeń było naprawdę potężna ilość od Awasuru, tylko że tych obrażeń nie wystarczy. Ich nie wystarczy, entuzjasta ma ich za dużo. I tak wspominałem, jest to darmowy Baron. Wykrzaczył się tutaj tylko i wyłącznie Zekusu, gdzie no nie jest to duża strata, biorąc pod uwagę, że czterech twoich zawodników tego Barona ma, a ty jesteś tankiem. Ty nie siedzisz na side linii, a na side linii może właśnie siedzieć Lizard, może siedzieć Glob, albo mogą też oczywiście przejść midem, tak jak to robią teraz, to jest akurat całkowicie zrozumiałe. Też niedługo pojawi nam się Elder, uj, ten ultimate i tak trafiony po tym flashu, niestety nie udaje się uniknąć tej śmierci. I w tym momencie jest, że tak powiem, przypał, bo drużyna czerwona dobiła do tej bariery, kiedy przebili się przez tą różnicę złota. W tym momencie to oni prowadzą. 2000 złota przewagi, może na 35 minutę to niezbyt dużo, ale zobacz jakie mają obrażenia i jaki sprytny plan. O, plan jest naprawdę bardzo sprytny i czy przypał? Nie, ja nie powiedziałbym, że to jest zwykły przypał. To jest przypał na miarę jak kopcisz szluga w kiblu i wchodzi facetka. To jest przypał właśnie na taką miarę. Oj, to jest potężny przypał. I może jest jeszcze jakaś szansa, żeby się z tego wyratować, bo Awasuru ma obrażenia. Vaxit też za niedługo powinien dołożyć sobie Zonię. I czy ta Zonia da mu cokolwiek więcej? Czy to zapewni mu jakąkolwiek przeżywalność? Widzimy, że Kefiu zdecydował się na split push. Mógłby polecieć w tym momencie po Inhibitor i po Nexus, a jego drużyna upada. On nie może iść po Inhibitor i po Nexus, on będzie musiał się zaraz tutaj wycofać, ponieważ nie wygląda to dobrze, Awasuru jeszcze z dobrym ultimatem, zablokował tutaj ofensywę dwóch zawodników, ale czy to wystarczy? Lizard tam jest cały czas poodpalony, Kefiu w międzyczasie cały czas siedzi na tej górnej alejce, jasne, ja się domyślam, że on próbuje tam zdziałać jak najwięcej, tylko że jedyne, co mu się udało stanąć zdziałać, to jest właśnie zabranie tej tier dwójki, może jeszcze tier trójki, ale czy to nie będzie też gra oddana, ponieważ widzimy, że zawodnicy czerwonych wcale nie chcą się zatrzymywać, oni będą chcieli iść po koniec tej gry.
Kefio, dlaczego nie poszedłeś od razu w inhibitor? Czemu nie zrobiłeś tego, czego powinieneś? Tutaj wystarczyło wziąć inhibitor, wziąć Nexus i dokończyć tą gierkę, a twoja drużyna nie dała rady 4-5. I to jest genialny comeback z strony drużyny czerwonej. UW Cutgers odbili się po tak dużej stracie. I to jest to, co ja mówiłem. Team świetny pod wygrywanie early, pod wygrywanie miga, ale jeżeli dojdziesz do late'a, to tej gry po prostu nie wygrasz. No i tak się stało. Także czeka nas jeszcze jedna gierka dzisiaj, także zostańcie z nami, a my was zostawiamy na krótkie wywiady i porozmawianie sobie o tym, co się w tym meczu wydarzyło. GG wszystkim ogólnie. Miło, naprawdę fajnie się oglądało, dużo emocji było. Ja pierdolę, że my tą grę wygraliśmy, Boże Święty! No, też było dużo emocji. Comeback był. No, naprawdę, satysfakcjonujące to Lenox było. Lenox pokazuje 18-5. Dobrze, że zmieniłeś to konto z tym skinem, nie? Tak, tak, no bo z tego to było ciężko, wydaje mi się. O. A, czułeś po to, że były emocje. Dobra, Kary, jestem entuzjastą do wywiadu. Uszanowanie, tak. Moi drodzy. Z entuzjastą i z... Właśnie nie wiem, kto drugi chce być. No już nie. Go chcecie może? Okay, to na, przede wszystkim, może na razie ja, no. I tak zapytam o pierwszą rzecz. O morale w trakcie gry. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że początek mieliście w miarę wyrównany. Potem zaczęliście tracić. I to takimi schodkami w dół lecieć. Aha. Ale w momencie, kiedy utrzymaliście na topie 11-levelową Kaylee, która zaczęła się po prostu stakować i zgarniać swoje levele, na spokojnie i po prostu zaczynaliście przeżywać teamfighty w mniejszym lub większym stopniu. Może i byliście dalej na przegranej pozycji, ale się nie poddaliście. Morale właśnie w trakcie gry musiały mocno skakać. Tak, no wydaje mi się, że chyba każdy czuł troszkę we krwi, że no tarapaty się dzieją na polach sprawiedliwości. Natomiast no mieliśmy taki team comp w postaci Kale, Serafinki właśnie, czy Yasuo, no które w późniejszym etapie gry no są no, potężnymi, prawda, potężnym zagrożeniem dla drużyny przeciwnej i jakby no co się nie działo, póki Nexus stoi, póki jeszcze Kale nie ma 16, no to farmiły się, no i dociągnę i potem zobaczymy, nie? Może jakieś wyłapanie, może oni chyba coś drużyna przeciwna zrobi jakieś błędy. Chyba był taki jeden moment, w którym troszkę overstreamowali na Nexusie u nas i wtedy chyba podupaliśmy kilka flagów. Ogólnie dużo było dymów w tej grze i zamieszania. No. Tak, tak. Wydaje mi się, że to był taki jeden chyba moment, który dużo nam dał. Mieliśmy jakby taką chwilę oddechu, ale no walczyliśmy do końca i wydaje mi się, że no że udało nam się po prostu, bo się nie poddawaliśmy koniec końców. Myślę, że bardzo dużo wam też dało to, że było dużo tych wyłapań pojedynczych. Oj. Tak naprawdę pół gry można by zliczyć głównie na takich wyłapaniach pojedynczego gracza, który sobie gdzieś biegał. I to wam dawało te szanse na zdobywanie odrobiny golda, ale jak już wspomniałeś o waszym team compie, Serafinka jako AP carry. Tak. Skąd się wziął ten pomysł? Znaczy, no ja... Normalny pick waszego carry, czy... To ja jestem naszym carry. Generalnie no ja jestem otopiekiem Serafinki. Mam na niej, nie wiem, z jakichś 800 meczów zagranych i kiedyś właśnie dużo grałem na bocie nią. Ogólnie też czasami dzisiaj czuję nią najlepiej, ale jak zobaczyłem, że jest open, to i zobaczyłem, że Abusurter jest mainem Serafinki, to może takie troszkę tutaj było taka prywata. Stwierdziłem, że zagramy sobie nią po prostu i stwierdziłem, że zagrałem wokół jeszcze jakiegoś hyper carry. No i padłem na Kayle, chcieliśmy jeszcze jakąś Lulu, która by tworzyła jakby drugiego supporta dla niej i w late game byłaby niezabijalna po prostu, nie? Dostawałaby tarczę ode mnie, od Lulu i Sherki, no ale to poszedł na to ban i stwierdziliśmy, że weźmiemy Morganę, żeby troszkę tego swojego skontrować może i no i, to, no i tak to właśnie wyszło, nie? Ale no to jest to, taki mój normalny pick, jakby czuję się na nim najlepiej, wydaje mi się, ze wszystkich picków innych ma najwięcej doświadczenia. Okej, okay, to jest zrozumiałe. Macie wygraną i teraz pytania. Jakie jest wasze nastawienie na kolejne gry? Ponieważ to jeszcze nie koniec turnieju, a na pewno będzie ciężej. A
No, ja mówię na początku drużynie, że 4-0 robimy, bez żadnych przegranych i na razie to się udaje. Ktoś tu nadzieję... bierze, ktoś tu bierze, widzę, z FPX przykład. Z FPX? Nie śledzę sportu, wybacz. Wybrali w 2019 roku zasadę, wygrywamy 5-0 i koniec. A, znaczy no to jest tak, że oczywiście no, możemy przegrać, prawda, ale po prostu mamy założenie, że... się udało. No to jest takie założenie, że chcemy po prostu wygrać wszystko i oczywiście no, możemy przegrać, ale jeśli mamy po prostu podejście, że no, wygrywamy wszystko, to jakby staramy się i dajemy siebie 100%, nie? Jasne, no cóż. Więcej pytań do was nie mam. Na pewno życzę wam powodzenia i gratuluję wygranej gry. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Ah, shit. Masakra ta gierka. Ja pierdolę. Nie, no, czekałem się na tak przyszedłem spóźniony trochę. Przymuliło mnie, przysnąłem. I tak przeszedłem, patrzę, Serafinka i Dickery, Morgana support. Okej. Okay. Ja mam takie pytanie, entuzjasta, nie? No. Panikowaliście mocno, jak wpadliście mniej więcej piątka o czwórką w waszej bazie, już was dopuszczowali do Nexusa? Czy byliście spokojni i wiedzieliście, co zrobić szybko? Nie wiem, znaczy ja mówiłem, że oni tutaj trolują trochę, że zostają i to jest szansa na comeback dla nas i to się udało w sumie, więc to oni byli po... My mieliśmy Elki, jakimś cudem, a oni nie mieli, więc no wydaje mi się, że byliśmy po resecie jeszcze, więc raczej byliśmy może jakimś cudem silniejsi, znaczy, no, raczej nie, ale mieliśmy szansę na pewno coś tam chwycić, nie, z tego sortu i to raczej nie była panika, tylko taka bardziej, wiesz, kurwa nadzieja się pojawiła, nie, którą po prostu trzeba było... Nadzieja, właśnie. No to był taki błąd drużyny przeciwny, nie, który poczuli się chyba zbyt pewnie i wykorzystaliśmy to, nie? Myślę, że nie byłoby też bezpieczne to, że wasz Yasuo nie miał łatwo. Nie było to najłatwiejsze. Nie była to łatwa gra dla Yasuo. To prawda. A raczej zdawaliście sobie sprawę, że tym dłużej gra, tym lepiej gra trwa, tym lepiej dla was i ostatecznie doszło do tego 36 minut, to nie jest mało czasu. No, emocji było strasznie dużo, naprawdę. W jednej chwili nawet zdablowali was killami, a ostatecznie jest praktycznie ten sam wynik. No, tak wyszło. Byliście na przewagę ostatecznie, więc... Ale też patrząc po asystach samych, pomimo że kile i dead w obu stronach są praktycznie identyczne, to macie praktycznie 20 asyst więcej. Wydaje mi się, że to się wiąże z tym, że po prostu graliście bardziej teamowo. Wiesz co, nie wiem, ja troszkę jak przez mgłę pamiętam trochę tę grę, trochę motywowo, więc trudno mi się to jej zdecydować, może ktoś inny powie. Może to jest logiczne, że pamiętasz grę przez mgłę, jak jesteś skupiony na tym, żeby się nie wyjebać i wygrać. Znaczy, jak miał wywiad z grą wcześniejszą albo dwa do tyłu, to bym na spokojnie ci powiedział całą grę, a tutaj mam trochę ciężko. Szczerze się zdziwiłem, że został Swain open, bo jakby ja znam Savi jako OCP-ka Swaina. Znaczy my się bardziej obawialiśmy chyba Brauma czy Janny. Może po prostu was nie znam na tyle jako graczy, bo tak niewiele z wami grałem. Pamiętam Savi tylko jako Swaina, a właściwie resztę graczy nie znam, bo nie grałem zbytnio z wami. I po prostu jak patrzę Swain, pamiętam tylko jak Savi zresztą OTP gra tylko Swain przez czas, kiedy ja pamiętam jeszcze, że z nią grałem. Zresztą drink dla niej powstał przecież inspirowany Swainem. Kto miał w sumie first picka? Przeciwnicy mieli first picka. Przeciwnicy mieli. Zastanowiliście się nad tym, czy mogą oni piknąć Serafin na first pick aktualnie? Tak, tak, no i wtedy gram normalnie, w sensie nie biorę no, jakiegoś normalnego AD carry i tak dalej, ale no... Nie, ale to było takie ryzyko, które podjęliśmy. No. No widać, opłaciło się. No ale jakim kosztem, kurwa? Od początku gry już wygrywałeś z Faru, no to dało się zauważyć. Kamil był do przodu, ale ostatecznie Serafin się bardziej skalowała, jest mimo wszystko jeszcze mocniejsza w teamfightach. Tak, ja wydaje mi się, że o wiele więcej od niej wnosiłem. Tam były takie walki na bocie na przykład, gdzie jakoś waliłem to jakby... To ja tam się trochę gubiłem, co tam się działo, nie? Ale po prostu spamowałem skillami, wydaje mi się, że to AOE damage wystarczało. Tak, robiliście często trade kill za kill na AD carry i właśnie na tej Serafinie, więc ostatecznie... Nie wiem, komu to się bardziej opłaciło. W tym sensie, że Kaizo też naprawdę kosiła do midgame'a. Tak, tak, na pewno, no. Ona robiła Ornat Kale, chyba na nią nie mogła ustać tam, mówił. No nie mogła. Kaczuś. Podał mi się fight przy Baronie, tam chyba z trzy zonie poleciały i Kefi wyleciał niestety ciut spóźniony na całe zamieszanie. A to... Usłyszałem wynik.
No bo mówiłem, że mówiliśmy, że Kajsa była dużym problemem, ja właśnie wspomniałem, że... A, tak, Kajsa mnie na kombę ściągała. Jak poszedłem raz na bota, to... No to się nie dało z tą Kajsą. No ja musiałem czekać na teamfighty, ale to była najbardziej stresująca farm gierka dla mnie od zawsze chyba w LoL-u. No a tak trochę wymusiłem okay, chyba na drużynie. Teraz takie przyjmuję zakłady, kto... Kogo obstawiacie teraz? No w tym meczu? Szczerze bardziej myślę, że tutaj Kero i spółka... Myślę, że to będzie wyrównany mecz. Ja tutaj szanuję z profesjonalnego Intera jako top lanera, więc ja myślę, że on ugra. No właśnie mi też się tak wydaje, że on tym razem pociągnie tą drużynę. Tak, no dwa razy próbował, że coś zrobić. Mamy Fumi, nie? Wczorajsza kwadra była silna, no. No. Fumi, ale z drugiej strony mamy Fumi, jakby nie było. Żyły, więc... Fumi, szczerze, będzie to na pewno ciekawy mecz. I Papuk już nie śpi tak w ogóle. Wstał na mecz swój. Och, to dobrze. Wczoraj robiliśmy zakłady, znaczy robiliśmy rolę ten, prorocze rolę u Lenoxa. Rolowaliśmy skiny na to, kto wygra. Już, nie, już, nie krzyczy, zgadzało już się, czy nie? Znaczy mi wyszło. Ostatecznie. O, jest. Wyrolowaliśmy Sejuani wtedy. Ja nie chcę już grać tą Sejuani. Dravena daj, Sejuani duty. Draven. Jest skin na samym dole po lewej. Na samym dole po lewej jest Nautilus zatopiony. Super fajny skin. Ja bym na tym samym zostawił. Dravena bywal. Ja właśnie też bym wyjął Draven Dravena. Dobra, to teraz tak. Jak jest ładny skin, to kto wygrywa? To jest na jest... To Fumi. Na Fumi? Dobra, na Fumi. Ładny to skin jest... to Fumi, dobra. Dobra, to idzie na Fumi. I... Oh. O kurcze! O Boże, dobry skin wyleciał! Ale... Oj. To jest coś nowego? To jest to z tymi... Tak, najnowszy skin na Kaizę chyba. Kiano, przepraszam. To jest najnowszy skin. A ładny jest też, nie? Mi się to jest bardzo... Nie widziałem w grze, szczerze. No mało tego ma sumie, ale piękny. No to co? No to Fumi musi wygrać. No to co? Fumi jest... Nie, że musi, ale ma potężnego buffa. No. No. Jakiś pioruny z nieba spadają. Co to jest kurwa? Ziomek z Mortal Kombat się obok zabrał? Ta. No, tak. Tak, no, to jest... Nowy skin do Sub-Zero. Będą piorunujące zagadnienia w tym meczu. Sub-Zero zmienił żywioł. Dokładnie. O, dziwklad. Tak. Harmonia musi być. Dobra, tak zaspoileruję, że kolejne fajne piki są. O, już są? O, jestem ciekaw. Nie spoileruj. Bo... O, nie, pewnie będzie znowu Sejuani. Timo na topie, ja to widzę. O, nie, to Timo, tak. Timo musi... w dżungli. Oj, dobra, ja jutro biorę, Timo na dżunglę. Ej, Imo, jakby ja jestem tym graczem, który bardzo gra niestandardowymi pikami. Ja zawsze też lubię, ale kurde nie taki sytuacji. Ja jestem tym graczem, który swego czasu grał duo na Sus Renekton na bocie. Znaczy teraz już nie ma prawa co działać. Ale kiedyś faktycznie było, ale... tak. Tak, na Sus AD Carry Renekton Sapro z moim ziomeczkiem w to, z techniką graliśmy, tak? I to działało tak, że on po prostu sobie połkował, robił karanie, a ja sobie grzecznie stakowałem gdzieś tam w 10 minucie lecie, nie no może wcześniej, tak w 6, 7 minucie po prostu na 2 Q leciał AD Carry. No dobra, chyba zaczynamy drafta. Chyba tak. Zobaczmy co się będzie działo. Nie no, wierzę w Fumi, ale boję się, że jednak to Kero wygra. Co tutaj gra w ogóle? Z Filcu drużyna, tak? A kto? No. To jest mecz o Honor, nie? Weaver. No chyba obydwie drużyny mają 0-2, tak? Tak. Okej. Okay. Ale i tak nie umiałem tą Sejuani wytankować wiele. Wpadałem i 3 sekundy i praktycznie po mnie. No starczało, spokojnie. No to chodziło tylko i wyłącznie, żeby Kael miała front i był, jest fajny. Sejuani się wydaje chyba taka bardzo tankowata. No i też, znaczy... to jest takie fajne dla mnie, bo ty też te CK, ja to fajnie mogę przedłużyć i lubię takie coś po prostu. Biały, budzimy się ze snu, mamy draft. No tutaj nie ma spania, tutaj jest palenie.
Jaranie? Nie można takich rzeczy robić, kiedy są blokowane postacie. Jaki temacik, goście, o czym ty gadasz? Ja jedyne, co przyjmuję w swoje płuca, to pozytywna energia i nikotyna. Jest to coś, co można na pewno zażywać, tylko pozytywną energię, ale w tym momencie mamy już wybanowane pierwsze trzy postacie i podobno draft będzie zakręcony. Ciekawe, czy to będzie prawda. Owszem, dostaliśmy tutaj leaka, dostaliśmy spoiler, że są dość ciekawe piki. Już były tutaj obstawienia, że na przykład jakiś Teemo na topa, a to bym takiego Teemona na dekery zobaczył. No i jeszcze jakiś Skarner na supporcie, gdzieś tam do tego dorzucony Thresh na jungle. Takie niestandardowe wybory pojawiały się lata, ale to lata temu. Słuchaj, no trwa też teraz generalnie showmatch na Polsat Games, gdzie akurat przeglądając Twittera widziałem, że ludzie bardzo się sapią, że jedna drużyna jest bardzo, ale to bardzo spocona, żeby tylko ten mecz wygrać i nie jest to drużyna Inter na Ziomali. Widziałem też, że jak na razie wynik 2-1 na stronę Jankosa, ale Ziomale cały czas walczą, także zobacz, i te piki też są tam zakręcone, także zobaczymy, czy faktycznie też zakręcone tutaj będą. Podoba już mi się od razu z bomby pik Nidalki. No Nidalka sprawdza się jako jungler. Trafiasz jedną włócznią, ten javelin to zadaje kolosalne obrażenia, doskakujesz do przeciwnika, używasz do bicia i jest po prostu niszczony, ale naprzeciwko już pojawiają się postacie, które mogą wytrzymać taki napór obrażeń i to jest na przykład set. Zaraz, co? No właśnie, jest to secik. Odpierdziela. Także ja jestem akurat gigafanem tej postaci, podobnie jak Mordekaisera, ale zakładam, że to może być jeszcze set na supporcie. Lux też może pójść na supporta, tak samo Lux Smith, set na topa, także zobaczymy, jak to będzie dalej tutaj wyglądało. Po przeciwnej stronie dołożony Jonasz, także postać bardzo niebezpieczna i akurat w tym wypadku, jak memujemy sobie tak, że Yasuo 0-11, Power Spike i tak dalej, różnica między tymi dwoma braćmi jest taka, że Yasuo będąc 0-11 ciężko ma jak wrócić do tej gry. Jonasz ze względu na to, jakie ma umiejętności, nawet będąc 0-11 i tak może być bardzo, ale to bardzo użyteczne dla swojej drużyny. I zobacz, jaki tutaj jest respekt do przeciwnika. Lastery, Mordekaiser wczoraj wyciągnął po prostu wszystkich zawodników, jak tylko mógł tłuc, ale i tak nie wyciągnął tego meczu, a tutaj musiał się pojawić po prostu ten ban. Ale Amumu to ja dawno nie widziałem. No, Plastra to bez kitu też bardzo, ale to bardzo długo nie widziałem. Ej, podoba mi się kompozycja po lewej, tak szczerze, serio. Ten Draven mi nie siedzi, ale reszta jest spoko. Draven nie siedzi, ale reszta jak najbardziej. Tutaj się zgodzę. Amumu nie widziałem bardzo, ale to bardzo dawno. Kiedy były zmiany mitycznych przedmiotów, kiedy solarka paliła jak głupia, to wyglądało przerażająco. A z drugiej strony, no taka dość typowa kompozycja z bardzo mocnym połkiem. Masz inicjację, także może tutaj wydarzyć się naprawdę, ale to naprawdę dużo. Ale też mówiąc, że podoba mi się pik Nidalki i podoba mi się z racji tego, że jest to takie delikatne podkręcenie, bo ja jestem generalnie antyfanem pikowania Nidalki do lasu, tak na jakichś takich powiedzmy profesjonalnych rozgrywkach, czy tam półprofesjonalnych, zwał jak zwał, z racji tego, że okej, Nidalka w early, jak złapę te parę fragów, jak się rozpędzi, to jest naprawdę ogromnym zagrożeniem. Tylko, że główne obrażenia Nidalki wpadają Nuzdzidy, którą akurat bardzo, ale to bardzo łatwo zmisować. Więc nie z jednej strony spoko, bo podkręcone, z drugiej strony ja to traktuję jako takie trochę szako. Tylko taki właśnie pod APS. Złapiesz parę fragów na początku, jesteś bestią mnie do zatrzymania. Nie złapiesz, a nawet będziesz behind, to powodzenia w graniu w gierkę. No i robi się problem, a jeśli nie trafisz tej jednej kluczowej dzidy, co mieliśmy okazję zobaczyć, gdzie nawet Tier 1 Nidalka z Westa, Challenger, nie dał rady wyciągnąć bardzo, ale to bardzo prostej włóczni i to czasami zaboli. Zobaczymy, jak zaboli to jedną, jak i drugą drużynę, która kompozycja okaże się silniejsza, bo zarówno jedna, jak i druga jest bardzo, ale to bardzo spoko. Także Inting Boys i Błazenki, 2 minuty do rozpoczęcia meczu. Ja myślę, że oddamy głos analist Deskowi, który jest tutaj zebrany na Discordzie. A, bez kitu, głos do studia. Głos do studia. Kim jest studio? Która drużyna? Wy jesteście studio. Dobra. Uf, od razu, a nie jakieś studio, dziwnie się czuję.
Co do samej wydaje, gierki... Ale błazenki się lepiej skalują tutaj, nie? Błazenki to która drużyna? Po lewej czy po prawej? Po prawej, tak? Prawej. Ta Jean, Lona i tak dalej. Zdecydowanie lepiej się skalują z racji, że set nie do końca przechodzi w late game. Draven już jest najmocniejszy w sumie w mid game i early. W lecie też troszkę odpada. Jestem ciekaw... Jestem dobra, tylko że... Luxa gra. Miwerl będzie grał na ADC? Jak mają widać... Mają możliwości wyłączyć bota po prostu. Z tego co widzę, to w ogóle pozycje się pozmieniały, jakby... Tak, Fulminamidzie gra. Tak, Wielku przyszedł na bota, Fulminamidzie, a na topie Tanuki. Obie drużyny zrobiły zmiany dotychczasowe, więc... Lakonik został dżunglikera z zaporcia. Pani Dalka mi się nie podoba, bo to jest trudna postać. Ale jak nie masz pół miliona, to... Nie wiem, tak. Grał mi Dali w dżungli. Chyba jego main był przez długi czas nawet. Hej, to jest Lux na midzie, czy z Leon na midzie? Bo z Leon może być na midzie w tym ustawieniu. To jest... Miwer z Pandorką raczej bot, Flaku dżungla, setup i Kero na midzie możliwe, nie jestem pewien. Kogo obstawiacie? No już poszedł ten, poszedł Rol mówiący, że... Mówi, że już załatwione, to kto wygra? A. Skiny mówią, że Fumi, ale co skiny mówią, że Fumi. Ale co będzie, to będzie. Cześć, jeśli entuzjasta. Jeśli to będzie Kero na midzie przeciwko Tanukiemu, to jestem ciekaw, jak aktualnie to rozegrają. Gratuluję 3-0. Jutro będzie 3-1. Hoho. Dokładnie. 3-0 już, a nie 2-0? Nie, już 3 gry wygrali. 3 gry, 3 mecze były? Tak, tylko my zostaliśmy. Razer, to brzmi jakbyśmy mieli przegrać. Tylko my zostaliśmy jakby, wiesz, do rozegrania. To są dobre runy na Seto? Co ma? Na Seto gras? To jest... Teoretycznie ludzie z tym nie grają. Raczej pójdzie, wiesz? Ale większość run przejdzie, nie? Myślę, że to set pod... czysto pod tanka. Okay. Po prostu raczej będzie leciał do przodu, inicjował walki i jego teammate po prostu miał robić cały damage za niego. No, z drugiej strony masz na przykład podciągata runy pod AP, ostatnio popularne, a ja dostaję... To co, jak widzę kogoś, to nie gra z Graspem na topie. A i czekaj, bo to będzie Fumi na midzie. No właśnie, tak Fumi się zmieniła z Wielkiem i z Tanukim. Widzę, że tryb obserwatora się świetnie bawi. To tak, wczoraj też mieliśmy się. Jest tak wiecznie świetna zabawa. O, mamy to. Dobra, czekamy na komentarz. Ale gra została wstrzymana, także... Biały, wracaj już do mnie, możemy sobie pogadać na tej przerwie meczowej, która no, jest znowu spowodowana problemami z internetem, co znamy już od bardzo dawna. Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. No dobra. Nie, to nie. Dobra. Generalnie, były tutaj też, słyszałem dyskusję na temat, która drużyna wygra, która kompozycja jest mocniejsza. Jasne, kompozycja po prawej skaluje się też moim zdaniem zdecydowanie lepiej, ale jak miałbym wybierać, która drużyna to wygra, to kurde, ciężko mi trochę stwierdzić. Naprawdę, jestem też przeciwnikiem, można powiedzieć, Graspa na topie. Akurat no, można tam argumentować tym, że no właśnie Jonasz gra też... gra letal tempo, tak? Także on też będzie szykał tych takich dłuższych wymian i stakowanie Graspa, no to, no dobra, no podchodzisz, walisz autoatak i odchodzisz. Tylko, że no, granie setem nie za bardzo na tym polega. I też uważam, że set z Jonaszem powinien sobie poradzić bez jakichś większych kłopotów, tak moim zdaniem, ale to dopiero gra zweryfikuje, ponieważ no set to już nie jest ten set, jaki był jeszcze jakiś czas temu, tak? Ta postać bardzo, ale to bardzo mocno dostała, jeżeli chodzi o topa, potem zaczęli go grać jeszcze na supporcie, pod tak zwanego szybkiego seta jeszcze, pod potomni Stone'a. Tak, to można powiedzieć, że kawał historii. Jak się ta postać pokaże na górnej alejce, to ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, bo tak jak już wspomniałem, ja generalnie fan.
No, na razie nie zapowiada nam się, żeby ta gierka ruszyła. Znowu problem z internetem. A ja jestem jak najbardziej fanem Dravena. Jeśli możesz wygrać grę w ciągu 5 minut, to czemu tego nie zrobić? Czemu tego nie zrobić od razu i nie pokazać się z jak najlepszej strony, a nie czekać na jakieś skalowanie 30 minut jakimś powolnym AD carry? Chcesz pokazać się dobrze na samym początku, wygrać mecz i przejść do następnego. Grind, grind i jeszcze raz grind. No właśnie, no Draven to jest akurat postać stworzona do snowballowania się. Ze względu na pasywkę, co akurat do snowballowania się wcale nie będzie łatwe, ponieważ ma obok siebie Zilana, a mierzy się na Gina z Leoną, gdzie Leona będzie właśnie tych wejść, będzie szukać, a Draven jest miękki, Zilan też jest bardzo miękki, a Jean tych obrażeń będzie miał już nawet we wczesnych etapach gry całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że czwarty strzał to też jest execute damage, oczywiście nie przebija obrażeniami Dravena, ale wciąż. Ja tutaj bym widział akurat coś bardziej agresywnego po stronie do Dravena. Nie mówię, że Zilean jest jakiś tragiczny, tak? Bo Zilean nawet po szóstym poziomie gwarantuje ci darmowe GA. Zresztą też Leona w ciebie wchodzi, Zilean daje jej dwie bomby na twarz. Zilean, mówię, Dravena przyspiesza i to też akurat disengage też jest całkiem, ale to całkiem niezły. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas meczu, który mam nadzieję, że za niedługo się rozpocznie, bo tutaj już trzecia minuta pauzy i dalej. Widziałem, że jest już jakieś, że gracze są gotowi i mogliby szczerze już wyruszyć z bazy i zasiać troszeczkę zamętu na polach sprawiedliwości. Zasiałem zamęt, to dopiero zobaczymy. Ciekaw jestem, czy to będzie powtórka z meczu poprzedniego, gdzie faktycznie nie wydarzy nam się żadne wejście, żaden invite. To może wrócimy sobie do tych pierwszych meczów, jakie mieliśmy okazję, przyjemność komentować też na samym początku, gdzie faktycznie takich gwiazdów było dość dużo. Ale pamiętasz, jakie mieliśmy pauzy w Ultralidze? I jeszcze wcześniej nawet na FM Future Masters. To było tragiczne. 40 minut czasami czekania, gadania o niczym i jeszcze realizacja, która nie chce nas zdjąć z kamery i dać nam chociaż chwilę odsapnąć. Cieszmy się, że Fnatic tu nie gra. Powiedzmy, że i tak nie mieliśmy najgorzej z racji tego, że w Polsacie Sylwan z Awahirem na lecu siedzieli kiedyś na przerwie godzinę. Skąd ty akurat lata popularny shot, że Sylwan nie bywali wiadro na wizji? Był taki shot i wyglądało to dość realistycznie, było to słychać w dość specyficzny sposób, ale no cóż zrobisz, czasami trzeba gadać nawet o niczym i to nawet przez jakieś 5 minut, kiedy ktoś stwierdzi, że dobra, zaczęliśmy turniej, gramy właśnie ważny mecz, to ja sobie zmienię internet, bo coś nie działa tak, jak powinno. No wiadomo, że skoro gramy o nagrodę, gramy o kaskę, gramy o sałatę, talary i sos, no to raczej byś wolał, żeby było wszystko działające na tip-top, na 100%, z racji tego, żeby no, nie uciekła ci ta kaska spod nosa po prostu. No tutaj może być bardzo różnie, bo widzieliśmy wcześniej doskonale grającego entuzjasty z UW Cutgirls i już widzieliśmy i Błazenki, i Inting Boys, także czy tak kaska rzeczywiście będzie do zgarnięcia? Może tutaj przydałoby się troszkę więcej treningów albo więcej takiego grupowego, drużynowego działania? Grupowe, drużynowe działanie to akurat takie rzeczy powinny być podstawą, można powiedzieć. Kończyli pauzę, biały. Zajebiście. Znaczy super, super, oczywiście bardzo się cieszę. Wiadomo. No a jak? Tylko, że to wznowienie za 0 sekund nie jest satysfakcjonujące, bo o ile dobrze wiem, 0 sekund trwa odrobinę krócej. A to widzę zawsze tak. Fajne to 0 sekund ligolegendowe, naprawdę. Nawet w fazie pikowania 0 sekund trwa chyba 6. I ruszyliśmy z kopyta, już nic nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła. Miejmy nadzieję, że to była właśnie też już taka ostatnia. Start meczu troszeczkę wydłużony, a co oznacza, że chyba będzie się w tym meczu działo dość dużo. Biorąc pod uwagę, ile trzeba było na niego czekać, to zakładam też, że bardzo dużo rzeczy będzie się w tej grze działo. Będzie bardzo dynamiczna, będzie bardzo szybka i stężenie dobrych playsów, dobrych zagrań będzie naprawdę przepotężne. No,
możesz się spodziewać tutaj bardzo wielu zagrań. Jednak Nidalką chcesz gankować od samego początku i flakonik na Amumu też jak najbardziej będzie się skupiał raczej na gankowaniu swoich oponentów. I pamiętajmy, że tutaj wszystkie linie są bardzo proste do zgankowania. Tak naprawdę Jean, Leona czy Draven i Zilean, oni nie mają jakichś escape'ów. To samo na midzie. Tylko w lepszej sytuacji, powiedzmy, może czuć się Lux, która rzeczywiście Kero dorzuca jedną klatkę i na spokojnie może sobie odejść na dość spory dystans. Tylko pytanie, czy dalej Nidalka do ciebie nie doskoczy. Ale to samo z Zileanem. Zilean może rzucić przyspieszenie na siebie, potem od razu zredukować czas od... i na swojego sojusznika rzucić drugie, zarzucić dwie bombki, żeby zatrzymać jakieś wejście junglera. Także możliwości na tej dolnej alejce po stronie niebieskiej też trochę jest. Po stronie czerwonej, no to już trochę gorzej. Ari, okej, po szóste bardzo ciężka do zgankowania. Jonasz też tak można powiedzieć, no ale wiadomo, no to są szóste poziomy. Przed tym okresem, no to tylko flash. I te flashe powinny być bardzo szybko spalone. Tylko niech junglerzy pokażą się w końcu z najlepszej strony, niech tych ganków się posypie troszeczkę więcej, bo wykorzystanie szybko jakiegoś heala, jakiegoś flasha, czy nawet Ignite'a jest kluczowe, żebyś mógł na spokojnie grać sobie w komputer, żebyś mógł zrobić agresywniejsze zagrania, bo wiesz, że przeciwnik jest w dysproporcji siłowej i musisz to wykorzystywać bardzo, ale to bardzo szybko. Zobaczymy akurat, jak to będzie wykorzystywane. Widzimy, że akurat jest próba wykorzystania zdobycia przewagi i trafienia tego czarma. Kombo zapodane na drugi. Pół HP już zawodnik Kerero nie posiada i... Słuchajcie, raczej się tak, zamknij tabelę, ponieważ już miałem tutaj robić wielkie oczy, że nie było itemów zakupionych na środkową aleję, ale no właśnie, tak żebym czuł. Już naprawiłem, widzisz, fachowa ręka technicznego, wszystko rozwiążę, choć mogę nie rozwiązać problemów, jakie w tym momencie Kero ma na środkowej alei, bo on dostaje na ten moment delikatny oklep. W międzyczasie na tobie widzimy, że Jonasz akurat przychodzi do bardzo, ale to bardzo mocnej ofensywy. Haymaker użyte, tarcza trochę zaabsorbowała i Jonasz nie wychodzi wcale na tej wymianie jakoś super dobrze. Potka odpalona. I to już druga. I te poty będą bardzo szybko spadać, jeśli chcesz podejmować agresywne wymiany na seta. Set ma swój sustain, on leczy się sam siebie bardzo dużo, a do tego Doran Shield, który przetrzymuje jakiekolwiek obrażenia. No chyba, że Set będzie wchodził w creepy, to może mu troszkę pokrzyżować plany, ale to Jon w końcu wychodzi z tego bardzo, ale to bardzo słabo. No i tutaj jeszcze widzę, że Nidalka pojawia się w okolicach górnej alejki. Ta wymiana nie była do końca potrzebna, z racji tego, że wszedł bardzo głęboko w moby, cała fala się sfokusowała, można powiedzieć, na secie i jasne, im mniej HP ma Set, tym więcej go regeneruje, biorąc pod uwagę, jak działa jego pasywka, tylko że no i tak trzeba z tym uważać. Ale trzeba też uważać na środku, kiedy zakręciła się tutaj Nidalka. Jeśli będzie jeszcze uderzać na środek, to może to zakończyć zabójstwem. Raczej nie spodziewasz się, że zaraz z powrotem przyjdzie ci przeciwny jungler i będzie ci utrudniał życie, ale na ten moment Kotari, czyli Nidalee, przejmuje sobie kraba i może się zdecydować na jeszcze jeden gank na środkowej alei. Kotari, Nidalee, widzę tutaj pewne połączenie, pewien connection. W międzyczasie, przechodząc na resztę linii, nie dzieje nam się akurat za dużo. Były jakieś wymiany na środku, były jakieś, znaczy wymiany w sumie, był to Pog, był to Hara ze strony Itsumi. Były wymiany na topie, które akurat teraz Set prowadzi w nich prym. Mamy starcie żonglerów też na środkowej alejce. Mamy wejście od Nidalki, wypalony flash zostaje przez Transmisa. Spalony Ignite, spalony flash, ale ten flash jeszcze pomoże się wyratować z tej jakże złej sytuacji. Ale tutaj było tak dużo skillshotów nietrafionych, tutaj było tak dużo okazji. Pierwszy zaczął flakonik, gdy nie trafił bandage tosem i nie wyłapał Fumi ze środkowej alejki. A później posypał się jakiś chain reaction, charm nietrafiony, Jidan nietrafiona, jeszcze tam dodatkowe kuodari, tak samo minęło się z celem. No troszeczkę słabo, bo to by nam na pewno przyspieszyło gierkę, ale... W tym momencie możesz sobie zobaczyć, że dwóch zawodników w tym meczu troszeczkę traci w farmie. Jest to Jon, jest to Lux i oni muszą się troszeczkę odbić na swoich liniach.
Odbić to będzie też musiał w stronę wieży właśnie po tą drużynę czerwonej. Tych mobów jest tutaj sporo, chciałbyś ich wziąć jak najwięcej, żeby dorównywać swoim przeciwnikowi, jeżeli chodzi o jego creepscar, co widzimy, że się akurat udaje w bardzo, ale to bardzo dobry sposób. I Professional Inter powinien sobie cały czas dawać radę. On jeszcze się nie wracał, on jeszcze nie wrócił się z tymi potężnymi przedmiotami, bo tutaj dołożenie nawet armora, takiej delikatnej ilości, może ci wygrać górną alejkę. Kiedy grasz tylko na damage dealera, który nie posiada żadnej umiejętności zadającej magiczne obrażenia, to powinieneś sobie poradzić na tej górnej alei. No właśnie problem w tym, że no w międzyczasie oczywiście mamy wjazd na dolną alejkę, już zużyty zostaje jeden z summoner spelli, zgarnięty też zostaje smok, piekielna kontur drużyny niebieskiej, ale pierwsza krew akurat wlatuje do czerwonych, wlatuje do bardzo ważnego zawodnika, jakim jest Jean. Wracając na górną alejkę. Właśnie niekoniecznie. Z racji tego, że pasywka Jonasza gwarantuje mu magiczne obrażenia co drugi autoatak. Także nawet złożenie Steel Cuffsów oczywiście zaneguje bardzo dużą część obrażeń Jonasza, ale i tak nie tyle, ile by chciał Professional Inter, biorąc pod uwagę właśnie te magiczne obrażenia co drugi autoatak. I o ile się nie mylę, W też zadaje magiczne i RK zadaje pół na pół magiczne oraz fizyczne. Ale to nie jest i tak na tyle dużo, żebyś się tym przejmował, choć i tak chciałbyś zainwestować później w jakieś Magic Resisty, chciałbyś zainwestować w powiedzmy nawet jakieś Spirit Visage w późniejszej fazie meczu, żeby troszeczkę skontrować Nidalkę, skontrować Tomari i dać sobie jeszcze potężniejszego Shielda, a wiemy, że Seth to uwielbia, tak jak uwielbia łapać takie właśnie zabójstwa. I tak, myślałem właśnie, że Seth nie będzie miał jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o radzenie sobie z Jonaszem. Widzieliśmy też wcześniej wymianę Jonasz z użytym ultimatem Sealed Fate, ale ten los nie został przypieczętowany przez niego. Ten jego los został przypieczętowany przed chwilą na górnej alejce. Proste wykonanie prostej czynności tak naprawdę. Wygrywasz linię 20 creepami. Nie musisz się wracać, czujesz się tam doskonale. I będziesz mógł w taki właśnie sposób poradzić sobie na górnej alejce, ale w tym momencie Lux pada nam i Kero nie dał rady się wyratować tym shieldem. Fumi z pierwszym zabójstwem na swoim koncie. Ostatni Dig Ignite, już myślałem, że akurat to nie dopali, jednakże starczyło wdzięża, mu się tam pojawił. Jeszcze w jakiejś może ewentualnej roli asysty, żeby zabezpieczyć, żeby ewentualnie zatrzymać wjazd od Fumi, wjazd od Ari, z racji tego, że Ultimate byłby niedługo dostępny, może myślał, że właśnie się pokusił o taki wjazd, tego wjazdu nie było, on nie był też potrzebny, no bo właśnie ten ostatni Dig Ignite'a zdążył zgrillować do końca Lux. I w tym momencie jest delikatny problem na midzie, po stronie drużyny niebieskiej, a po stronie drużyny czerwonej, no to jest problem na górnej alei, choć nie aż tak bardzo znaczący, bo tak jak mówiłeś na samym początku, że Jon nawet jak będzie miał to 0-11, to on będzie przydatny, a Lux, która nie złapa żadnego killa, no może się nie za bardzo przydać i tych obrażeń będzie naprawdę niewiele, ale w międzyczasie Amumu dojeżdża. Obrażeń też wystarczyłoby, gdyby to było 1-1, ale pojawia się też Ari, pojawia się też Lux i wychodzi na to, że Akali wyjdzie stąd, Akali Pis oczywiście wyjdzie stąd bez szwanku. Walka bardzo chaotyczna, widziałem, że tam wielu zawodników się przez nim przewinęło, ale koniec końców nie skończyło się to śmiercią żadnego z nich. Bardzo dobre zejście Fumi ze środkowej alei, że pomóc, bo Flakonik bardzo dużo zainwestował, żeby ubić, ale tak samo dużo było zainwestowane w tego Zidana. Czy uda się jeszcze dobić Dravena? Bomba, nawet chronoszyf nie zostaje użyty, Dravenowi akurat udaje się uciec z tego curtain calla, zegzostowany jeszcze, co prawda Belgisze jeszcze został tego slowa, stand aside, ale nie wystarczyło, to jest 3-0 Genius. I to jest przerażające, kiedy Dravenem przegrywasz swoją linię i nie za bardzo masz jak pokazać się z dobrej strony. Bo w tym momencie, na 10 minutę meczu, no raczej myślałbyś, że ten Draven będzie miał 2-3 zabójstwa i będzie po prostu gnoił swoich przeciwników na linii. A tutaj jest 0-1 i nie za bardzo ma jak nawet uszczypnąć tego Gina. Widać, że jest jakieś podejście pod górną aleję, ale tutaj raczej zawodnicy się rozejdą.
Czy tutaj się zawodnicy rozejdą? No ja widzę, że akurat Nidalka kręci się tam dość długo i szuka jakiejś tej trafionej dziwy, szuka tego wejścia w Professional Intera, ale Flakonik też jest tutaj na miejscu. Jest próba ewentualnego counterganka, zabezpieczenia swojego lanera, ale widzimy, że Nidalka akurat odpuściła już jakieś próby wchodzenia na górną alejkę. Już przez chwilę myślałem, że to będzie Herald robiony, ale nie, wcale tak nie jest. Tego Heralda jeszcze możesz odpuścić, ewentualnie zaraz można podjąć jakąś walkę pod smokiem, ewentualnie jeszcze troszeczkę posiedzieć na dolnej alei. Tam jest 0-1 Draven i 0-2 Zilean. Mają dobrą falę, ale na tym się najprawdopodobniej skończy i nie będziesz miał możliwości zagrania tego dalej. Chciałbyś to przepuszować, chciałbyś zgarnąć jakieś plejty, ale zobacz. Dwa plejty stracone na dolnej alei. Jean i tak już ma dużo gotówki i zobaczmy, jak to wygląda na tym etapie rozgrywki. No, na topie 1200 w lesie, prawie że nic nie znaczące, a dekery też 1000 około na midzie, ojojoj, 1400 około, nie wygląda to dobrze, na supporcie około 400, około 500, także też nie jest to, powiedzmy, jakaś tragedia, no ale tragedia to właśnie może się wydarzyć na dekery bądź też na midzie. No ten mid jest przepaść, jest ogromna przepaść i tutaj Fumi absolutnie dominuje i widzimy, że drużyna czerwona już ustawia się pod smoka, kolejny będziesz tos nietrafiony, ale Amumu dalej chce wjeżdżać. Jak ta lanca od Leony trafiła, przecież to było jak kotwica Nautilusa, to nie miało prawa trafić. No ale dobra, inicjacja walki bardzo niekorzystna z racji tego, że poleciał bandaż z fleszem, tylko że bandaż wcale celu nie trafił. Chronoshift trafił Dravena, ale że Chronoshift będzie potrzebny, a już końcówka tego, ale nie wydaje mi się, żeby Miver miał jak to przeżyć, choć dobra, zrzuciłem trochę słowa na wiatr, pojawia się też tutaj Professional Inter, bardzo mocno obijana Leona, ale zawodnicy drużyny niebieskiej wszyscy są bardzo, bardzo obici. Bardzo ładny showstopper przez ścianę. Na szczęście dla zawodnika był flash dostępny, żeby się wygraskać z tarapatów, ale z tych tarapatów też nie wykorzysta się Belgicze. To jest koniec serii, to jest shutdown i po raz kolejny. Walka długa, walka chaotyczna, walka, gdzie zostało popełnione mnóstwo błędów, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, ale finalnie to czerwoni wcale nie wyszli tutaj na tym źle, ale niebiescy też właśnie nie najgorzej. Można powiedzieć, że wyszli nawet na zero. Tutaj set bardzo dużo zadziałał. Właśnie czekałem takiego zejścia, gdzie set będzie mógł się pokazać, bo tego Professional Intera w ostatnim meczu mi troszkę brakowało. Radzisz sobie 1 na 1, 1v2, 1v3 nawet i robisz to na solo i nie macie w walkach drużynowych. Nagle przepadasz i cały twój potencjał znika, a tutaj widzisz, jak on się porusza po mapie. No i mamy kolejną walkę, tym razem na rzece, Professional Inter bardzo mocno obijany, Heimerdinger wykastowany, ale czy to wystarczy, żeby się udało stąd uciec? Nie wystarczy, ponieważ ta dzida trafiona praktycznie, że na końcówce zasięgu, maksymalizacja obrażeń, tego po prostu nie dało się przeżyć. Flakonik w międzyczasie w pogoni, ale nie dał rady przestrzenić ani jednego, ani drugiego zawodnika. Na szczęście dla jego drużyny, Miverlowi udało się to zrobić i to jest double kill dla tego zawodnika, to jest double kill dla Dravena, co jest huge. Jest huge, tylko czy to jest już dobry moment, żeby rozpędzać tego Dravena, czy on nie powinien się rozpędzić na troszkę wcześniej, ale martwi mnie przede wszystkim to, że Jon miał prawo się dofarmić przez tyle czasu na górnej alei i to on będzie miał pierwszą wieżę, a właściwie ta pierwsza wieża wpada na konto całej drużyny, która robi się niebywale mocna. 2000 złota przewagi, ale już na ten moment stracili dwa smoki. Na tym moment stracili dwa smoki i właśnie to też może być problem. Mamy po raz kolejny duszę oceaniczną, niebieskim brakuje już tylko dwóch tych smoków i możemy widzieć nawet taki typowy schemat, który widzieliśmy już miliard razy. Wezmą jeszcze jednego smoka i mają komfort, że następne trzy, nawet jeżeli by chcieli, to mogą oddać, mogą to tradeować, mogą sobie wybierać, co sobie zabiorą za tego smoka, o ile oczywiście będzie taka możliwość. A czerwoni, no już będą po prostu musieli je brać, jeżeli nie chcą oddać przeciwnikom Soula i to bardzo, ale to bardzo dobrego Soula. I to bardzo wczesnego Soula, bo te Drake'i w końcu zaczęły padać tak jak powinny. Od razu masz szansę brać objective, to go przejmujesz. I tutaj było troszeczkę walk o to, żeby przejąć drugiego smoka. I obydwie drużyny miały szansę, żeby go szybko przejąć. I może wypadałoby w końcu słapnąć tę linię i przejąć Heralda. Z nim może ruszyć na środkową aleję, otworzyć sobie gierkę troszeczkę szerzej i przede wszystkim szukać takich sytuacji, które mogą zapewnić ci dodatkową gotówkę.
Zobaczymy, jak to też rzeczywiście będzie dalej wyglądało, ponieważ Herald cały czas stoi, ale na linii nie ustoi już Carrero. Tych obrażeń jest za dużo. Fumi w szale zabijania. Nawałnica Luden wystarcza, żeby wyłączyć Kero. No, jeśli Double Pharma nie pomoże, to na pewno pomogą te dwa zabójstwa, dwie asysty, ale na bocie też może się jeszcze bardzo dużo wydarzyć. No i po raz kolejny lanca trafiona, Chronoshift jest dostępny, Chronoshift użyty, ale Belgisze tak samo używa swojego błysku, który nie wyratuje go przed niebezpieczeństwem, jak i w tym momencie już jest 3-1 Draven i będzie też już za chwilkę 4-1. Ten flash tam nie jest dostępny z tego, co widzę dokładnie. To jest kolejny, drugi już double kill dla Miwerla. I to bardzo prosto wygląda na ten moment. Osaczony zostaje tutaj zawodnik, wieża zniszczona, lecz w przypadku tego nie przypłaci życiem, nie przypłaci tego życiem, wygląda na to, że on tu jeszcze z double killem wyjdzie z tej górnej alejki, dokładnie tak na to się zapowiada, co prawda ten flash może się wtedy wyratować, ale zaraz będzie prawdopodobnie na klap, zwiększona prędkość ruchu i może go zawodnik profesjonal Inter dogonić, jednak nie chce wchodzić pod wieżę, ale tak czy tak, to jest bardzo, ale to bardzo ward dla tego zawodnika, cały Gord Drinker jest posiadany, kiedy dwóch zawodników już nie jest w stanie położyć seta, który jeszcze w międzyczasie na chillku dopycha twój turec, to jest źle, to jest bardzo, ale to bardzo źle. Jest tragicznie, a nawet jest na to lepsze określenie, tylko troszeczkę nieaudycyjne i znowu profesjonal Inter to robi, radzi sobie jeden... Dwa, za niedługo 1v3 i on czuje się tak, jak powinien w takich sytuacjach. Na spokojnie, dobijasz wieżę, dobijasz zawodników i oni zastanawiają się, czy cokolwiek mogą zrobić, żeby cię pokonać. Jak najwięcej chce takich sytuacji i znowu drużyna niebieska ma przewagę. Po drobnej utracie wyrównali w złocie. Wyrównali w złocie i to tak dosłownie wyrównali, złoto jest... Takie samo porównanie jak i po drugiej stronie. Przewaga fraga i przewaga tych dwóch smoków. Te dwa smoki są właśnie tutaj kluczowe. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, to może być tutaj akurat bardzo komfortowe dla tej drużyny z racji tego, że będą mogli sobie parę tych smoków odpuścić. W międzyczasie Profesjonal Inter broni wieżę na dolnej alejce i to broni ją bardzo, ale to bardzo mocno. Haymaker jest nastakowany, no i właśnie Exhaust ci nie pomoże na nieuchronne obrażenia. To jest darmowy frag dla niego. I patrz, on biegnie dalej i on jeszcze wyłapuje tego Gina, w razie czego Amumu dobiega, flakonik jest blisko, ale on nie potrzebuje pomocy. Solo, bolo, znowu dwóch zabitych zawodników i jeszcze Miwern na środkowej alei wyciąga Fumi. No właśnie, wyciąga Fumi i to jest bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ nie dość, że dostaje dodatkową wypłatę ze swojej pasywki, to jeszcze zgarnia za nią shutdowna. Ten Draven zaczyna... być z minut na minutę coraz większym zagrożeniem i tych pieniędzy spłynęło mu na konto z pewnością bardzo dużo. Zresztą jeżeli jak mógłbyś odpalić złoto, z chęcią bym zobaczył, jak wygląda ta dysproporcja teraz. Proszę, no i jeszcze to nie jest tak, jak myślałem, to jest tylko przewaga 1000, no biorąc pod uwagę, że Jin też się trochę nachapał. Wjazd od Jonasza, taki trochę można powiedzieć... Wjazd straceńców. W międzyczasie Professional Inter, on się absolutnie niczego nie boi. Dwóch zawodników gościu, co najmniej trzech na mnie teraz trzeba, żeby mnie położyć. No i to są fakty. To są fakty, nie opinie i mogliby się pokusić o dalszą walkę, ale też chcą, żeby Miwern był z nimi. Za niedługo będzie smok i jeśli przejmą trzeciego, to droga wolna do czwartego. Tylko, że Kero znowu pada solo na środkowej alei i to nie wróży dobrze, bo Fumi łapie losowe, darmowe zabójstwa. No i dobra, no i powiedzmy sobie szczerze. Generalnie jest tak, drużyna niebieska gra w pięciu, tylko to nie jest tak, że faktycznie tam jest ich pięciu. Professional Inter i Miwern są bardzo, ale to bardzo mocno do przodu, są nafidowani. Także można powiedzieć, że każdy z nich robi za półtorej zawodnika. Ponieważ Kero, może to zabrzmieć brutalnie, ale on w tej grze nie gra. On w tej grze jest, ale nie do końca gra. Jest bardzo, ale to bardzo mocno behind względem swojego oponenta. Ma 60 CS-ów tylko, co jest bardzo złym wynikiem. Zresztą no też oczywiście nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę właśnie, jak jest zdominowany na tej środkowej alejce. Więc jego rola będzie ograniczała się właśnie do 10, no jak największej dawki obrażeń, oczywiście ile się da, na ile to pozwoli, tylko ten jeden mityczny przedmiot, jakim jest napełnica Luden, ale też moim zdaniem najbardziej kluczowe będzie właśnie slow. Będzie slow z E, no ale też oczywiście na pierwszym miejscu będzie też trafienie klatki, wyłapanie jakiegoś ważnego celu, na przykład Gina, nie ma klęsa, trzeba to też zauważyć, na przykład też Fumi. Tylko, że tą Fumi jest bardzo ciężko złapać i widzieliśmy to. To jest właśnie powód, dlaczego on przegrywał te walki 1-1. Masz 0-6 i może warto się zastanowić nad tym, żeby pójść delikatnie bardziej
supportową rolę, gdzieś dołożyć nawet ten imperialny mandat i dokładać tylko dodatkowych obrażeń. Traf klatką, traf sołem i tak będzie wszystko dobrze, i tak będziesz miał obrażenia, i tak dalej będziesz Lux, która ma szalone cooldowny i może sobie pozwolić na bardzo dużo walki, ale w tym momencie walka nam się szykuje gdzieś dookoła Baron Pitu. No właśnie, już jest 20 minuta. 20 minuta wybiła, Baron Nashor pojawił się na rifcie i zobacz, jak wściekle przyspieszony flakonik biegł do przodu, tylko że, no właśnie, bandaż nietrafiony, Dzida jeszcze przyjęta, prawie pół HP, ten zawodnik już nie ma. A ten zawodnik będzie musiał znaleźć się w samym centrum walki, żeby nałożyć klątwę smutnej mumii na jak największą ilość przeciwników, na ile się tylko da. Tylko pamiętaj, że dalej mają w razie czego Professional Intera, który weźmie tą Leonę za twarz i rzuci nią w całą przeciwną drużynę i to będzie koniec tego teamfightu. Jeśli on tam wejdzie i nie zostanie zniszczony przed użyciem Haymakera, to może być tragedia, a on wchodzi, on szuka wejścia, tylko czy on je znajdzie? Nic dziwnego, że szuka wejścia, jest bardzo, ale to bardzo mocnym zawodnikiem. Co prawda jego showstopper nie jest w stanie jeszcze zrobić jakoś super dużo, biorąc pod uwagę, że wszystkie targety są jak na razie bardzo, bardzo ubogie, jeżeli chodzi o punkty zdrowia. Leona będzie ich miała całkiem sporo, ale to dopiero w późniejszej troszeczkę fazie rozgrywki. Jak na razie można powiedzieć, że ma ich tyle, ile reszta swoich zawodników, także obrażenia z tego showstoppera są troszeczkę minimalizowane na tę chwilę obecną. To nie, o, nawet po tym czarnie szybko. No, flakonik dostaje te obrażenia, rzeczywiście jest ich dość sporo, ale dostajesz takimi skillshotami, którymi absolutnie nie powinieneś dostać. Na ten moment drużyna niebieska troszeczkę odpuszcza. Inting Boys muszą znaleźć plan na grę, bo odpuścili jednego smoka i nie mają za bardzo możliwości podejścia pod Barona Nashora, bo jeszcze nie są na tyle mocni. To jest praktycznie 3500 złota przewagi, a chciałbyś mieć jeszcze troszeczkę więcej, żeby dołożyć tych obrażeń, dołożyć sobie przedmiotów, nawet tych tankujących, żeby mieć jakąkolwiek odporność, żeby przeżyć burst obrażeń, czy to od jednej, czy to od drugiej drużyny. Generalnie to na midzie i tak nie wyglądało źle. Jasne, tego czarma dało się uniknąć, ale wejście Vary i tak było po prostu niemożliwe. Ona miała R-kę. Ta R-ka została spalona, także teraz ewentualnie właśnie można ten fakt wykorzystać. Co prawda tego shutdownu już nie ma, ale to i tak będzie oczywiście 300 dodatkowych złotych monet na twoje konto, jeżeli Fumi uda się usługać, ale udało się usługać właśnie Pandorkę. Co prawda jeszcze Miver próbuje tutaj walczyć, nie udaje się zabezpieczyć jak na razie żadnego zawodnika, a na plecach jeszcze jest Leona. Widziałem już próbę tego skaesowania, ale... Był to oczywiście koniec serii, był to shutdown, który wpływa na konto Gina. Jest to też ważny shutdown, adekery za adekery, dodatkowe sztuki złota, Gin też będzie tego bardzo, ale to bardzo mocno potrzebował, żeby dorównać Dravenowi. W międzyczasie chyba się ktoś zagubił. Troszeczkę zagubiony jest ten zawodnik już od kilku meczy, ale w razie czego jest Fumi, która próbuje wyratować tą sytuację i wyratować przede wszystkim tier 2 na górnej alei, może się to udać, bo Papug w końcu się obudził, wcielający się w Leonę, i czy on będzie szukał tam jakiejś inicjacji, czy on da radę kogokolwiek tam wyłapać? No tutaj jest jeszcze Lux, co prawda Lux nie jest jakimś ogromnym zagrożeniem, ale może oczywiście zastopować skutecznie za pomocą swojego lightbindingu ofensywę drużyny czerwonej. Nie będzie też oczywiście czego stopować, ponieważ oni nie chcą tego chase'ować, oni wiedzą, że te fragi są po nich, co im absolutnie w skali makro nic więcej nie da. No czy te fragi, no przydałoby się, masz 3000 w tym momencie przewagi po stronie drużyny niebieskiej i musisz szukać. Musisz szukać tego smoka, który się za niedługo pojawi. Musisz szukać Barona Nashora, możliwości w ogóle jakiejkolwiek walki dookoła niego, bo tutaj szykuje nam się coś dookoła na razie Dragona. Szykuje się coś dookoła Dragona, obydwie drużyny można powiedzieć, że są na miejscu, co prawda dwóch zawodników po lewej stronie jeszcze nie ma, są w drodze, ale będą tutaj lada moment, tak samo jak będzie ze smokiem i zobacz, tutaj już Skitrani w krzakach wyczekują na swoich oponentów i jeżeli złapią Nidalkę, no to może być tragedia, to może być trzeci smok przyjęty na konto niebieskich, tylko że to nie będzie Nidalka wyłapana, to będzie najprawdopodobniej Jim wyłapany, wykastowany ultimate i nie ma jak. Już z tego wyjść klęsk nie jest posiadany, flash też nie był dostępny, nie było możliwości wyjścia, ale tutaj też widzę, że Professional Inter też próbuje grać pierwsze skrzypce i to już dwóch zawodników złożonych do grobów musi ratować się swoim flashem, ma jeszcze swojego ultimate, także zabicie jej wcale raczej nie będzie jakieś takie super proste, ale będzie wystarczające, że tych zasobów wystarczy, żeby ją tutaj położyć.
położyć. W międzyczasie też double kill dla Nidalki, także ta walka cały czas wcale nie jest taka jednostronna, zarówno jeden, jak i drugi jungler żyją, co prawda okej, okay, na razie na plus dla niebieskich, z racji tego, że no jednego zawodnika więcej udało się tutaj położyć, ale wcale po drugiej stronie ta broń nie jest składana. I możliwe, że jeszcze Nidali tutaj cokolwiek wyciągnie. Kotari, czy będziesz próbować stealować tego smoka, czy jednak odpuścisz i będziesz szukać czegokolwiek innego, bo tutaj jest set i patrz, jak on cię okłada pięściami. No, będę szukać, ale pytanie, czy nie znajdzie tutaj śmierci, ponieważ Professional Inter też jest bardzo do przodu i zarówno jeżeli chodzi o swoją przewagę i zarówno jeżeli chodzi o swój playstyle, tutaj klątwa z Mutej Mumi już nie była dostępna, ten bandaż nie był potrzebny, tutaj trzeba było ratować się już flashem, co ostatecznie też zostało zrobione. Oj, 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 nietrafiony ultimate od Leony, to akurat jest bardzo, bardzo, bardzo zły serak, jeszcze proknięty, ta tarcza za chwilę spadnie, Haymaker też jest dostępny i nie będzie dało się złapać Professional Intera. Leone z drugiej strony, to już będzie troszeczkę łatwiejsze. I to było bardzo proste wykonanie. Zilean dorzucający Shurelię, która przyspiesza twojego seta i set wchodzący na spokojnie w Leone i Miver trzyszotujący przeciwnego midlanera. To jest to, co ja chcę widzieć i czy on jeszcze da radę wyciągnąć kogokolwiek. Oczywiście drugie zabójstwo. To jest Draven, którego ja znam. To jest Draven, który po prostu urywa głowy, jeżeli chodzi o kryty. I tak się też właśnie stało. Nie spodziewałem się, że tych obrażeń będzie już aż tak dużo. No cóż, nie doceniłem. Trzy przedmioty na Dravenie. On nie jest absolutnie twardy. On nie ma żadnego sustainu, ale obrażeń ma naprawdę dużo. I w tym momencie mogliby się na spokojnie przeresetować z tak dużym zasobem złota, z takimi możliwościami nawet dokupić kilka przedmiotów i pójść tego barona na szora. To byłby genialny pomysł. A nie chcesz walczyć, kiedy jesteś troszeczkę osłabiony, nawet jeśli chodzi o to 500 punktów życia. Właśnie tutaj przynoby się reset niektórym zawodnikom, wrócić się z pełnią punktów zdrowia, z obkupionymi już przedmiotami, żeby być jak najbardziej silnym na nadchodzącą walkę o barona na szora, ponieważ jesteśmy już akurat w takim punkcie rozgrywki, że nawet jedna walka wykonana bardzo dobrze może nas zbliżyć do końca gry do takiego stopnia, że nawet Nexus zostanie otwarty, a być może nawet ta gra się skończy. To wszystko zależy oczywiście, która drużyna to wygra, ponieważ niebiescy, jeżeli będą mieli dobrą falę, jeżeli udałoby się to zrobić jakieś 5-0, albo zostałby jakiś zawodnik pokroju Leony i tak dalej, no to nie będzie gra do wybronienia już wtedy. Wtedy to raczej już będzie koniec. I zapowiada nam się na to, że drużyna niebieska będzie chciała podjąć tego barona na szora, ale tutaj są blisko zawodnicy z drużyny czerwonej. No, błazenki, pora się pokazać z jak najlepszej strony, bo tutaj są ostateczne resety przed tym baronem i może wam zabraknąć obrażeń. To jest 6000 złota przewagi. Możecie mieć problem, a nie chcecie dojść do tego momentu, kiedy pojawi się kolejna oceaniczna dusza. Kiedy pojawi się następny oceaniczny smok, no i właśnie mamy ten moment, o którym ja mówiłem. Oni mogą sobie teraz wybierać. Mają trzy smoki. Brakuje im już tylko jednego, mamy punkt duszowy. Teraz będzie już musiała drużyna czerwona naciskać. Jeżeli nie chcą odpuścić im tego soula, będą musieli się o te smoki bić, a niebiescy wcale nie muszą gdzieś tego robić. Dobra, wy sobie pójdziecie na Drake'a? He, spoko, na chillku goście, luźna guma. My bierzemy wtedy barona i zamierzamy was stage'ować z każdej strony. Także komfort jest tutaj jak najbardziej posiadany. Ten komfort jest ogromny. I jeżeli chodzi o skalę do popisania się jakimiś makro zagrywkami, jeżeli chodzi o tego Drake'a, no to będzie ich naprawdę dużo. Dużego pola do manewru nie będzie miał. Natomiast właśnie Jonasz, z racji tego, że jego próba ucieczki ultimatem spaliła na panewce, ponieważ flaką trafił ten bandaż, no i daleko tym Sealed Fate'em nie przeleciał. Konik spisuje się genialnie jako Amumu. Wie, jakiego celu ma szukać, wie, gdzie ma szukać wejścia, ale za to Zilean zostaje wyautowany w tym momencie i jest jakaś nagroda za cel na dolnej alei, ale co to za nagroda, kiedy Flakonik przejmuje barona na szora, a Draven tu shotuje ci midlanera i zabiera się za Nidalkę. Powiem tak. Wcześniej potrzebował trzech strzałów, teraz były to już tylko dwa. Nie ma się co dziwić, jednakże no Infinity zostało już przez tego zawodnika zakupione i jasne, Fumi była silna. Była.
ponieważ jest teraz przyćmiona właśnie przez Ravena, właśnie przez Miverla. Ten zawodnik urywa głowy swoim przeciwnikom. Ten jeden kryt, który zbija ci ponad połowę punktów twojego zdrowia, to jest coś, z czym musisz się liczyć. A nie oszukujmy się, czerwoni nie mają takiego zawodnika, który będzie w stanie wytrzymać tego dużo. Dobra, można powiedzieć, no mają Leonę. No dobra, mają Leonę. Tylko że Leona ma 11 poziom. Leona ma Sunfire i Steel Cupsy. Draven ma poziom 15. Ma 4 przedmioty. Ona wytrzyma na oko? Może 4, no góra 5 strzałów, ale to już naprawdę jest bardzo optymistyczny scenariusz. A reszta drużyny nie jest w stanie mierzyć się z Dravenem. Jak widzieliśmy, wystarczą 2 strzały na one-shotowanie. Na one-shotowanie, to się trochę wyklucza. Na zabicie, na skasowanie Fumi. W międzyczasie walka w przysmoku, czy Haymaker zostanie użyty? O, panie, bomba! Ręka jak młotek, można powiedzieć, od tego seta, ponieważ 2 zawodników już zostało położonych do spania za pomocą samego tego Haymakera i drużyna czerwona. Nie można powiedzieć tego inaczej. Wysypują się, zostali pogrzebani, zostali znokautowani w tej walce. No tutaj przyjechała taka typowa śmieciarka i było szukanie walki na samym początku. Mówiliśmy, jaki to byłby mirakel, gdyby wyciągnąć Miverla. Mieli do tego atrybuty, zawsze można cię było rzucić wszystkim, ale tam jest jeszcze reszta drużyny, która ma duszę, która ma do tego błogosławieństwo Barona Nashora i oni będą chcieli jak najszybciej domykać tą gierkę, chyba że tutaj pójdzie kolejny jakiś dziwny troll. Widzę, że Professional Inter bardzo chętnie podchodzi do tych wież i nie chcą powtórzyć błędu zawodników drużyny niebieskiej z wcześniejszego meczu. Tutaj trzeba się wycofać, trzeba się zresetować, trzeba wykorzystać to złoto, którego mają teraz tak właśnie dużo. To akurat właśnie bardzo dobra decyzja. Oni mają teraz ogrom pieniędzy, mają duszę, niech się wycofają, niech się zresetują i niech prowadzą dalej oblężenie. Oni wyznaczają warunki, na jakich ta gra będzie przebiegać. Dokładnie, stuprocentowo się zgodzę. Masz do tego możliwości. 4-1 w smokach, Oldera się nie musisz przejmować, bo do niego bardzo, to bardzo daleko. Do Barona Nashora tak samo i jedyne, co pozostaje drużynie czerwonej, co pozostaje błazenko do zrobienia, to bronienie tej bazy i może jakaś nadzieja, że Draven, który w 32 minucie ma full build, ich nie one-shotuje. No tutaj było bardzo blisko. No powiem ci, że właśnie to jest ten problem. Przyspieszony przez Zileana, odpalony na swoim W i jak chcesz tego Dravena zatrzymać? Zatrzymać go nie możesz i uciec przed nim też nie możesz. Jest to awykonalne. On jest za bardzo nawciągany, on jest zbyt silny, jest zbyt szybki, jest zbyt potężny. No i kończy, nawet nie można powiedzieć powoli, tylko w tempie ekspresowym resztę żywotów drużyny przeciwnej. No to jest typowy wywóz z Dravenem i tak jak sądziłem, że nawet jeśli ten early game ci nie wyjdzie, to możesz sobie pozwolić później na one-shotowanie przeciwników. Troszeczkę za długo ten mecz trwał i Miver w tym momencie 17-3, 240 farmy, absolutna dominacja i on dociska oponentów jak tylko może. Professional Inter dołożył do tego bardzo dobrą cegiełkę, ale ogólnie cała drużyna Inting Boys zagrała wspaniale, wręcz perfekcyjnie. Ponad połowa fragów z tej gry, jeżeli chodzi o całą drużynę, należała właśnie do Dravena, należała do Miverla. Masakra. Masakra to jak ten koleś się odpalił właśnie po skompletowaniu 3 przedmiotów, a najbardziej po odpaleniu odpalony był po 4, po tym Infinity Edge. No i to był, wychodzi na to, co widzieliśmy, ostatni gwóźdź do trumny. Ostatni gwóźdź do trumny i to jest bardzo, ale to bardzo dobre zwycięstwo kończące 3 dzień turnieju AMI League. My wam bardzo dziękujemy i dzisiaj komentowali dla was Jakub Lenok-Strzajkowski. I zaskoczenie, Michał Biali-to-Biały. I także słyszymy się jutro w tych samych godzinach. O kurwa, ten Haymaker. Ja chcę klik z tego, ja pierdolę. Ale... Miver i Rondo Piano. Chapa chyba ściągnął. Kerst. Okej. Okej, pierwsze pytanie dla was. Ta gra od początku wydawała się być dla was trochę coinflipowa. Topeń sobie radził, na bocie nie było kolorowo.
Jak stała psycha w momencie, kiedy Genius zrobił swoje 4-0 i w sumie zaczynał się bawić świetnie? Czyli nie było jakiegoś większego problemu z tym, bo wiedziałem, że jak kupię już ten jeden item, to dam sobie z nim radę bez problemu, bo miałem ulti z Leona i w ogóle. Czyli po prostu stwierdziłeś, że będziesz czekał tak długo, ile będzie trzeba, żeby mieć ten item i powiedzieć mu śpi słodki książę? No tak, dokładnie. Rozumiem. Z drugiej strony, najciekawą rzeczą w tej grze było to, jak skupialiście się jakby teamowo. Widziałem was razem i czy nawoływaliście się jako team? Czy bardziej było takie, ej, lecimy midem teraz, jest świetna okazja. Tak, ja starałem. Cały czas na nas szczęścia, żebyśmy coś zrobili, nie? Tak, starałem się właśnie cały team kompletować, ustawiać jak pionki. Starałem się właśnie tak po kolei każdego, gdzie ma iść. No i jakoś się udało z sukcesem. Czyli w wasie drużynie prowadzącym zamiast midlanera był Kerry. Tak. A jako ostatnie pytanie, takie najprostsze, jak widzicie następny mecz w następnych dniach? Jakie macie plany? No, jakieś są plany, ale na razie nie będziemy zdradzać ich. Oczywiście nie pytam o szczegóły, bardziej spodziewacie się, że lecicie już w górę, czy odbijacie się, czy... Tak, tak, raczej tak. Raczej lecimy po sukces. No to ja jedyne co mogę powiedzieć, to życzyć wam powodzenia i gratuluję wam gry. Dziękuję, dziękuję. Dobra, ja dziękuję komentatorom obserwującym i Kerstowi za wywiady i oczywiście graczom. Ja gratuluję wszystkim graczom, świetnie graliście. Te pięści. Lennox, to świetny komentarz, dzięki. A proszę bardzo, mi też się wspaniale oglądało gierki. Proszę, proszę. I dzięki Wojt za zaproszenie. Ciebie jutro nie ma. Nie ma mnie, nie będzie mnie już do końca turnieju. No. Dobra. Więc no co nie wybiera? Liczę na info, co się działo, kto wygrywał. Wszystkim poza następnym drużynom. Trzymajcie się. No, hej. Hej. Dobra, na razie i do jutra. No, na razie, ko, hej. Hej, dzięki. Hej. Cóż, ciekawe mecze dzisiaj były. Dobra, to generalnie pójdzie potem na YouTube'a, czy...